Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście "Żurnalisty". Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu. Rozmowy "Żurnalisty" są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Marta Wierzbicka. Żurnalista! Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Roxana węgiel. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć wszystkim. Mm, jak ładnie, tak mm. z kulturą, dlatego ci mówiłem, Wiadomo. że moim zdaniem uczyłaś się mówić. Nie, nie uczucie. Że te się. wystąpienia publiczne u ciebie są bardzo mocną stroną. Wyreżyserowane. Nie, nie nie powiedziałbym, <laughs> powiedziałbym że takie wyuczone, bardzo płynne. Nie wiesz co, nie, myślę, że to po prostu praktyka. Lata praktyki. No dobrze, mhm. ja przygotowuję się do różnych ludzi w showbiznesie. Ty jesteś w showbiznesie, powiedzmy, 5 lat. No tak. Są ludzie, którzy są 25. No oczywiście, 5. że tak, <coughs> ale wiesz, mam dopiero 18. No właśnie, już ten poziom jest całkiem, całkiem wyraźny, a szczególnie, że wiem, że ludzie z Uniwersala wysyłają artystów do tego, żeby uczyć ich mówić, dlatego nie Ale to... mnie nie wysyłali, serio, jakby nie, to był indykator, że teraz wysyłają. dlatego a... zerwałeś ten kontrakt, no dobrze, no bo wszystko się po prostu, teraz już, teraz już to wszystko rozumie. <laughs> Urodziłaś się w 2005 roku. Kto, jak ty dorastałaś, był taki rzeczywiście popularny w Polsce? Był taką wielką gwiazdą, kogo można było w jakimś mm. stopniu podziwiać. No, ja pamiętam właśnie za czasów, um, kiedy byłam totalnie takim mm -hmm. małym gnójkiem, <grych> była na pewno na takim topie Ewa Farna. Mm -hmm. Ewelina Lisowska, wtedy mm -hmm. też, jeśli chodzi o, o pop-gwiazdy. Margaret. Mm. Sylwia Grzeszczak. No to pamiętam, że. No to... bo ja śpiewałaś, jak jechałaś to z statą tak, na judo. Tak, tak. Ty o wszystkim wiesz. Zapnij <noise> <Snafni> pasy. A <noise> <Uch>, dobra. <noise> A czytałaś wtedy portale plotkarskie? One nie, już... no co ty? Ja jako takie małe dziecko raczej nie, nie wiedziałam o czymś takim, jak takie plotkarskie portale. Okej, okay, albo zastanawiałam mnie, na ile też ogólnie wiedziałaś, co się dzieje. Wiesz, wtedy chyba też jeszcze było brawo. Było brawo, było, ale ja w ogóle. Wiesz, ja zawsze, zawsze byłam inna niż wszystkie moje koleżanki mm -hmm. i w momencie, kiedy był właśnie taki pik na brawo, to ja byłam totalnie antybrawo. nie wiem, czy to tak dla zasady, ale e, pamiętam też, e, bardzo popularna była Hanna Montana. Mm -hmm. I wszystkie moje psiapsiły po prostu słuchały non-stop Hany Montany, a ja miałam awersję, mówię, nie, nie, to nie jest mój vibe. Więc wszystko, co było w modzie, ja jakoś byłam tak obok tego. Mm -hmm. A jakich idoli z dzieciństwa dzisiaj byś już się trochę wstydziła? O, to jest dobre pytanie. No, chyba. Hmm, czy ja miałam takich idoli? Nie, raczej nie. Raczej od zawsze to była Beyoncé. Mm, i, I kto? Kto jeszcze? Lady Gaga też bardzo mm. lubiłam, jako mała dziewczynka. Um, ja raczej tutaj w Polsce nie miałam żadnych takich. Inspiracji, no też pamiętam, właśnie te, te artystki, które mhm. wymieniłam, o których wspomniałam, no to też zawsze były dla mnie po prostu y, takim, no, naprawdę takim po prostu topem mhm. y, na Polskę, więc y, też gdzieś tam bardzo je podziwiałam. No, ale teraz jestem w tym show biznesie, i mogłam, miałam okazję poznać je osobiście, więc. Więc też to wszystko tak się pozmieniało. Mhm. Dlatego też to, to, zapytałem Cię i to, o te portale, i o te brawo, bo to koniec końców właśnie spinasz te dwa światy, tego tak. małego dziecka, który nawet nie mógł o tym myśleć, i tej mhm. osoby, którą już jesteś dzisiaj, która może po prostu zobaczyć, jak to wygląda naprawdę. No tak, wiesz, no ja nie miałam pewnej świadomości do końca jako małe dziecko, że z czym to się wiąże, jaki jest show biznes, mhm. No skąd miałam o tym wiedzieć? Jestem jakby byłam wtedy taką, że dziewczynką z prawda? No, ale mogłaś tak... mieć marzenia. Ja wiem, że no, nie oczywiście. chciałaś śpiewać i tak chciałam dalej. Się, to... Tak, chciałam śpiewać i to było moim głównym celem, ale też w ogóle jakby, no ani ja, ani moi rodzice nie mieliśmy bladego pojęcia o show biznesie. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Dlatego, mogłaś, dlatego może tak kibicowali e, tej e, drodze. Tak, myślę, że dlatego właśnie. <laughs> Naprawdę, tak uważam. Jakby no. ktoś chciał dzisiaj z tobą usiąść i porozmawiać nie o muzyce, to o czym byś najchętniej z kimś porozmawiała? O, nie o muzyce? Ano, mm -hmm. o tym, co się dzieje prywatnie. <laughs> no dobrze. A jakie upodobania muzyczne kompletnie są wizerunkowo niespójne z tobą, a możesz je mieć? W jakiej muzyki ludzie mogą nawet mm. nie przypuszczać, że słuchasz? O, wiesz, myślę, że rapu, bardzo dużo słucham rapu, a jednak no, no właśnie hip-hopowej grupę tanecznej, no, bez no, jaj, no no właśnie Revolution, no. no więc ja bardzo dużo słucham hip-hopu i tak mam wrażenie, że do mnie jest trochę przypięta łatka takiej pop gwiazduni i ludzie sobie tak nie, nie zdają sprawy z tego, że mogę słuchać nie wiem czegoś innego niż popu. też dużo słucham nie wiem Lany mm -hmm. Del la Rey, chociaż to raczej basuje gdzieś tam do mnie, bo to jest taka zwiewna eteryczna muzyka. Nie wiem. Miałam fazę na przykład na trochę takie transowe brzmienia. Mm -hmm. Ralf Kamiński ma jedną taką piosenkę, Melancholia chyba, mm -hmm. kojarzysz? Tak. I to jest taki wiesz, to, to podchodzi pod taki trans. I zapętlałam to w kółko, miałam to, taką fazę właśnie. No nie wiem, ja słucham naprawdę wszystkiego. No, miałeś no, nagrałaś ten TikTok z Malikiem, taki, który był dość kontrowersyjny. No tak, a to zrobiłam celowo. Tak? <laughs> tak? Bawisz się tym? Bawisz się kontrowersją? Bo... Bawię, się tym, bawię się tym i bardzo mnie to w ogóle, mam z tego duży fan. Ale to też jest umiejętność, którą posiadają nieliczne osoby. No myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu wiesz, no, nie spotkało dużo hejtu w młodym mhm. wieku, i ja musiałam przez to wszystko przebrnąć, dałam radę. Jak już raz się zmierzysz z takim mocnym uderzeniem, to później jest tylko lepiej i teraz mam do tego ogromny dystansu. Także. Mhm. Ale wiesz, bo to jest takie żonglowanie granatem. I może wypadnie zawleczka, może nie wypadnie. Nigdy trochę, nie bałaś się trochę, tych tak. żadnych konsekwencji już nawet stricte tych OK wizerunkowych, mm. to jeden, ale właśnie rozmawialiśmy o tym przed rozmową. Że są pewnego rodzaju konsekwencje takie, że może spaść współpraca, nagle wypadnie A ci no koncert. Tak. Wiesz, ja w sumie uważam, że nie robię nic wbrew sobie. I mówię otwarcie o swoich mm -hmm. wartościach. Mówię też różne sytuacje, że tam właśnie osoby, z którymi współpracowałam trochę miały problem z tym, że za głośno mówię o wierze, mm -hmm. no ale nie zamierzam przestawać i uważam też, że nikogo nie namawiam, jakby wiesz, to, to jest inny case w momencie, kiedy namawiasz kogoś. Ja uważam, że każdy człowiek ma wolną wolę i każdy powinien żyć tak, jak chce. A to, że mówię otwarcie o swoich wartościach, mówię, bo to jest dla mnie ważne. To już niespotykane, wręcz e, trochę jak dinozaury, jeżeli chodzi tak. o ten. Jestem o ten, boomerem. Średni... <noise> no, albo dinozaurem. <noise> to jest akurat bardzo, bardzo interesujące. A co jest dzisiaj dla Ciebie ważne w muzyce, tak naprawdę pomijając wszystkie mm. banały? Prawda. Mhm. Prawda, bo tego brakuje no nie? I dużo jest, wiesz, takich pseudo-influencerów, którzy mhm. próbują muzycznie działać. I naprawdę każdy może mieć hita teraz. No, to tak. prawda. No, więc y, najważniejsza jest ta prawda w muzyce i chyba taka spójność y, właśnie z, z artystą. To wkurzają cię influencerzy w muzyce? Nie, nie wkurzają mnie, nie mam już takich emocji, że wiesz, wkurzają mnie. Że no, ale uważasz, mnie wkurza, że to jest niepotrzebne? I, czy ja wiem? Nie, jakby wiesz, ja mam taki majątek, że każdy powinien sobie robić, co chce. Mhm. Ma marzenie, robi piosenkę, super. Y, tylko, że po prostu mam poczucie, że ta muzyka na tyle ewoluowała, że takie, taka jakby ta wrażliwość gdzieś tam się zatraca w, w tej twórczości i ludzie tak, no liczy się, wiesz. Najważniejsza jest teraz ta kontrowersja mhm. i wokół tego też no, wszystko się kręci i to się klika po prostu. A prawdziwa muzyka rzadko jest doceniana. Niestety. No. Niestety, a druga sprawa jest taka, że tak jak było mnie kilku producentów powiedzieli, że dzisiaj skrowy byliby w stanie poskładać piosenkarkę, jeżeli chodzi o tak. e, dźwięki. A jak Totalnie. to się stało, że zagrałaś w klipie Disco Polo? Wow, wiedziałam. Świetnie, dzisiaj to Ale oglądałem. wiedziałam. Wiedziałam, serio oglądasz to dzisiaj? jest. No. Trzy razy yes. sobie zobaczyłem. Świetnie. Ten chłopiec na bramce jeszcze. To, to jest długa historia. Ogólnie, Rompey, mm. pozdrawiam oczywiście, to. Y to jest znajomy mojego taty. To w ogóle, wiesz, było jeszcze przed Wojsem. Ja nie byłam rozpoznawalna w żadnym stopniu. Teraz jesteś już w tytule. Tak. No, teraz tak. <grym> <grym> no ale właśnie, wcześniej. Tak byłam byłam satyską w klipie. <grym> <grym> no, no, ja ruszała się tam co trochę kilka sekund. No, tak, tak, grałam tam. <grym> miałam rolę <grym> do odegrania. No i właśnie ze względu na to, że mój tata znał się z Rompejem, po prostu padła taka propozycja, żebym zagrała w klipie. No i tak w sumie po jak to zrobiliśmy. No dobra, zagram w klipie, jakby spoko. Miałam mm -hmm. wtedy, nie wiem, 8 albo 9 lat, więc śmieszna przygoda. Opowiedziałaś już tą historię sto razy o obozie judo, o tak. karaoke i o zaśpiewaniu. Mnie bardziej zastanawia, skąd był pomysł na judo. Judo? Uuu, ja... Ja naprawdę czasem mam tak, że muszę się w jakiś sposób wyżyć, już jakby panuję nad emocjami, panuję mm. nad emocjami, ale od zawsze mnie interesowały sporty walki, i tak naprawdę w sumie wyszło też przez przypadek. Judo też wyszło mm -hmm. przez przypadek. Całe ja, moje życie to jest spontan. Bo szukałam w Jaśle zająć się z akrobatyki sportowej. No, <ścoughs> wybrałam się do takiego miejskiego ośrodku sportu. Mm -hmm. A ja akurat trafiłam na sekcję judo. A myślałam, że będzie akrobatyka, ja, bo, ja, bo ja, chyba mi się godziny po prostu pomyliły. No i tak przychodzę i się pytam, gdzie jest ta akrobatyka. No nie ma akrobatyki, było judo i zaprosili mnie na matę. No i tak zostałam już trzy lata. To jest niesamowita no historia. Jest Pojechałaś tak na do judo i zaczęłaś się bać tak. <laughs> Mnie zastanawia też to, jak już powiedziałaś w tej rozmowie, że byłaś inna niż wszyscy i powiedziałaś też, że mój charakter nie zawsze wszystkim się podobał. To jaka byłaś? Generem żurnalisty jest Engo Kars. Ja zawsze, hmm, ja, wiesz co? Ja trochę coś sobie po prostu z takiej buntowniczki. Rebeliantka. Re, trochę tak. Aczkolwiek nigdy jakoś specjalnie nie odwalałam. To jednak, no ja zawsze byłam bardzo uparta. Mhm. Więc jak coś sobie postanowiłam, coś zrobię, to to robię. Nieważne, co by się działo. Jak miałam jakiś plan, to nikt go nie mógł zaburzyć. I tak było od zawsze, od dziecka, więc niektórym się to nie podobało. Mnie. Biedny jest ten chłopak. Kto, Kevin? No, słody. Dalej masz coś z tej dziewczyny? No, no, oczywiście. Wewnętrzne dziecko jest zadbane. A pamiętasz pierwsze marzenie tego wewnętrznego dziecka? O, pierwsze marzenie. Mhm. Myślę, że chciałam. Zostać. Baletnicą. To bardzo ładne marzenie. No tak. Takie Ale później staranny. się pozmieniało. Później chciałam być żudoczką. Mm -hmm. Od baletnicy po dżudoczkę. Mm -hmm. <laughs> no i finalnie skończyło się na tym, że bardzo zapragnęłam właśnie zostać piosenkarką i spełniać się w tym kierunku. Zobaczymy, może jeszcze się otworzą jakieś drzwi. Może. <laughs> jako mała dziewczynka też dużo rysowałaś i szkicowałaś. Lubiłaś tak. rysować ludzi. Kim byli mm. ludzie, których rysowałaś? Zazwyczaj kobietami. Nie umiem malować mężczyzn, mm -hmm. ale malowałam bardzo ładne kobiety. Masz kartki z tamtego czasu? Gdzieś są. Ogólnie zbierasz te wspomnienia? Są zebrane, tak, tak, tak. No, moi rodzice w sumie o to dbali bardziej, żeby gdzieś tam kolekcjonować moje rysunki, jakieś laurki. Także na pewno gdzieś to jest. <noise> Tylko nie wiem, mam pojęcia, gdzie. Uczestniczyłaś m.in. na zajęcia z gimnastyki artystycznej judo oraz tańca towarzyskiego, tak. to powiedziałaś. A w co byłaś najlepsza, jak tak sobie spojrzysz na to wszystko, wykluczając obecnie śpiewanie? O! Mm. Hmm. W co byłam najlepsza? Wydaje mi się, że gdybym nie śpiewała, to byłabym tancerką. No ale to jest jakby połączone trochę, wiesz? Tanie z tańcem też wyzwalasz emocje. Tak samo jest z muzyką. Więc. Pewnie byłabym tancerką i chyba to robiłam najlepiej. Chociaż ja, nie wiem, ja, ja naprawdę um, spełniałam się w każdej z tych dziedzin i A ciężko b... mi było wybrać. Mm -hmm. A wyróżniałaś się na tyle, że realnie byłabyś w stanie zrobić taką karierę, jak na przykład robisz dzisiaj w muzyce? No to w ogóle jest inny przemysł. Tancerze nie są doceniani w Polsce. No, ale myślę, że ty nie masz apetytu tylko na Polskę. Tak. <słyska> no być może ja. Być może nie. No, ale byłaś ambitna? Miałaś tak. zawsze marzenia dużo większe ponad skalę, ponad mm -hmm. innych swoich rówieśników. Ja byłam bardzo ambitna i zawsze po prostu marzyłam o jakichś nierealnych rzeczach yy, i zawsze wszyscy mi wybijali, yy, wszyscy moi rówieśnicy, bo mm -hmm. oczywiście rodzice moi najbliżsi mnie w tym wspierali. A to było dla mnie najbardziej istotne, ale jak nieraz rozmawiałam na przykład nie wiem, z koleżanką o tym, że. Taka propos śpiewu, już nawet mm -hmm. no nie, że o, kiedyś na Eurowizję. No, no, co ty w ogóle mówisz? dziewczyna jesteś wiaśle w szkole? Co, co ty wyprawiasz, Robisz sobie tutaj jakieś amatorskie teledyski? No, tylko raz. Daj mi chwilę. I amatorskie teledyski? Robiła, robiła. Spany od przyrody. <laughs> hmm. A byłaś lubiana w grupie, to też mnie akurat zastanawia. czy była lubiana? Mm -hmm. Wiesz, co? Tak, wydaje mi się, że. Nawet tak, zazwyczaj ludzie mnie lubili. To było takie, wiesz, no, albo mnie kochali, albo mnie nienawidzili. I w sumie no to tak... W sumie... Ale w proporcjach pół na pół, czy w proporcjach 70 do 30? Myślę, że więcej osób mnie jednak lubiło, no. Raczej byłam okej, okay. ja zawsze się starałam. Ja zawsze byłam bardzo empatyczna i tak, mhm. zawsze byłam mega wrażliwa na to, co się dzieje z drugim człowiekiem, więc miałam takie podejście, że jednak ten drugi człowiek, nie wiem, zawsze gdzieś to był dla mnie istotny, no nie? Mhm. A byłaś gwiazdą klasową? Właśnie, słuchaj, hit, bo ostatnio <laughs> przeglądałam sobie TikToka. I tak, coś to było właśnie o tej gwiaździe klasowej. I w hmm... kto był u nas taką gwiazdą klasową? Jak sobie przemyślałam to wszystko, może trochę byłam, mhm. ale nieświadomie to robiłam. Po prostu czasem jest tak, że ktoś ma taki styl bycia. Ja, przecież ja, ja nie zawsze byłam osobą rozpoznawalną, ale po prostu, nie wiem. Ja, nie wiem, ja sobie zawsze żyłam jakimś takim swoim życiem, w swojej bańce. Mm -hmm. Ale nie, nie uważam, żebym kiedykolwiek, nie wiem, jakoś się zachowywała tak nad wyraz, wywyższała się nad innych. Mm. Ale gwiazda to nie jest osoba, która nie. się wywyższa, tylko na ludzi, ma... którą chcą patrzeć. Chcieli no, ludzie myśli... patrzeć? Tak, chcieli. Zawsze miałam takie poczucie, że, nie wiem, po prostu... Nieraz wiesz, jakieś m, dziewczyny, dziewczyny z klasy, ja sobie coś tam, nie wiem, zrobiłam, ja zmieniłam fryzurę i nagle wszystkie dziewczyny mają taką samą fryzurę. Nie wiem, z czego to wynikało. Jakby totalnie nie wiem, z czego to wynikało, bo ja, nie wiem, nie czułam się tak, żebym była jakąś gwiazdą, no nie? Klasową. Mhm. <laughs> Ale nieraz tak było, że po prostu jakoś, nie wiem, ludzi inspirowałam. Albo moje zmiany kogoś zainspirowały do zrobienia czegoś, więc nie wiem, tak po prostu. Myślę, że to jest kwestia osobowości. A rodzinnie? To był taki mały ekosystem mama, tata, ty, czy też byli dookoła jacyś ludzie, o których tak naprawdę nie wiemy, ze względu na to, że zazwyczaj to się wszystko dookoła ciebie zamyka w, tym, w tej bańce? To był mały ekosystem mama, tata, ja, mój brat, mm -hmm. Max. I ty muś teraz. No tak, śmierci. tak, tak. Bo zastanawiałam mnie po prostu, czy był ktoś taki, kto mm -hmm. ciebie mógł zarazić tym wszystkim, albo od kogo ty podpatrywałaś te rzeczy. Nie, nie było. Raczej nie było. Moi rodzice w sumie. Moja mama nigdy nie, nie śpiewała, mój tata tak mm -hmm. samo. Nigdy tam nie, nie działali pod względem muzycznym czy to no, Ale, może judo, może akrobatyka, nie, no, gdzieś zupełnie, to cokolwiek? Nie. Nic. Słyszałam tylko od babci, że, że jacyś tam pradziadkowie, górale mm -hmm. śpiewali i grali na różnych instrumentach. Okej. Okay. No to jak już wspomniałaś o Twoim Tacie, to on kiedyś zadał Ci pytanie, czy chcesz być sławna, to powiedziałaś, że chcesz być legendą jak Freddy Mercury. <laughs> Tak, tak powiedziałam. To twoje marzenia są dzisiaj skromniejsze? Razem z wiekiem? Czy nadal czy są marzenia rosną? Nie no, marzenia oczywiście rosną i cele rosną, ale wiem po prostu, że no to wszystko musi się odbywać krok po kroku. Mhm. Nie mam teraz oczekiwań i wielkiego parcia na zrobienie międzynarodowej kariery z dnia na dzień, aczkolwiek po prostu działam, chcę się rozwijać, chcę robić coraz lepsze rzeczy i myślę, że to finalnie, jeśli to będzie na tyle dobre, to poskutkuje tym, że coraz więcej osób będzie chciało słuchać mojej twórczości. Ale zobacz, jak byłaś dzieciakiem, to mówiłaś, że pojedziesz na Eurowizję tak. i na takie rzeczy, może po prostu ta pazerność pomaga twojej karierze pazerność. na to, że, żeby... no, taka pozytywna <grym> oczywiście, no tak. że po prostu odnosić sukcesy. Ukończyłaś szkołę podstawową numer 4 w Jaśle i uczęszczałaś do szkoły muzycznej w stopniu, w pierwszym stopniu w klasie fortepiano. Mhm. Jak ci tam szło? Ale gdzie? W szkole muzycznej. muzycznej. Źle. <noise> nie, w ogóle to nie mój świat. W mhm. ogóle nie mój świat, y, bo w szkole muzycznej masz takie schematy, musisz robić wszystko od A do Z, musisz grać etiudy. Ja po prostu dla mnie to była czarna magia. Jeszcze nuty, jeszcze czytanie z nut. Mówię, nie, jak ja coś sobie tam, nie wiem, wymyślę, jakąś harmonię, to mogę to zagrać. I wiem, że to dobrze mhm. brzmi. Wiem, co dobrze brzmi, wiem, co źle brzmi, ale jak mam grać z nut, jakieś etiudy, to nie. Dlatego wypisałam się stamtąd bardzo szybko. Ja właśnie chciałem tobie zadać to pytanie, czy szkoła muzyczna może przeszkadzać w odniesieniu sukcesu? Mm. Bo jednak Zależy... mówi się o tym, że szkoły są hermetyczne i dostosowane tak, tak. do tego, jak świat się szybko mm. zmienia. Była u mnie też Zalia, która uważa, że będzie odnosiła wielkie sukcesy na swojej drodze muzycznej. Jej szkoła muzyczna też mm. tam miała różne przeboje w niej, więc to, to mnie zastanawiało. Zależy kto jakie ma w ogóle... Ambicje, mm -hmm. czy chcesz po prostu się wykształcić muzycznie, nauczyć się tych podstaw? Czy chcesz czegoś więcej, robić jakieś swoje rzeczy? Zależy wszystko też od poziomu jakiejś takiej kreatywności, tak, tak myślę. Mm -hmm. mm, bo jednak tam masz właśnie narzucony po prostu pewien schemat, i musisz się go trzymać. Jeśli komuś odpowiada taki układ, to jest okej, okay, ale ja, 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 ja tak nie mogłam. No wydaje mi się też, że o tym, co rozmawialiśmy już wcześniej, że dzisiaj nie chodzi o sam głos, nie chodzi tak, o same umiejętności. Zwykle. Dzisiaj trzeba mieć trochę też innych mm. rzeczy dookoła. Tak, i... a poza tym śpiewać się też tak nie da nauczyć. Jak ktoś totalnie mm -hmm. nie ma jakby słuchu, to, to ciężko jest się nauczyć śpiewać, wiesz, tak, od zera. Mm -hmm. A był ktoś, kto w tej szkole przewidywał na przykład to, że możesz zrobić dużą karierę? Nie, raczej nie. W tej szkole muzycznej nie, bo ja byłam tam po prostu no, nie wróżyli mi zbyt dobrze. Społecznie czy karierowo? <laughs> Chyba karierowo w sumie, a społecznie, nie wiem, ja, ja się bardzo często tam spóźniałam w ogóle i też mm -hmm. przychodziłam y, nieprzygotowana, więc raczej takich dobrych, y, no, do, dobrze nie, nie przewidywali, mm -hmm. jeśli chodzi o moją osobę. Mieli rację. Mieli rację. A kto skotko był? Ten Nikt mi, nie było tak, że wiesz, złożyczyli mm -hmm. mi czy coś, ale po prostu. Byłam byłam po prostu uczniem, no nie. Mm -hmm. Ale kto, kto wpadł na ten pomysł, żebyś chodziła nagle do szkoły muzycznej? Ja. <laughs> to był mój pomysł. <laughs> tak, świetne pomysły podejmuję <laughs> ogólnie. Chciałam się nauczyć grać na instrumencie, mm -hmm. ale nie sądziłam, że będę musiała grać etiudy. No i jak się dowiedziałam, że to tak ma funkcjonować, że nie mogę grać tego, co chcę. Mm -hmm. No to niestety musiałam się pożegnać. Rodzice na pewno byli szczęśliwi, no bo pewnie ta szkoła kosztowała. A miałeś instrument do domu? Tak. Miałam, miałam też. Oczywiście kupili mi instrument. <laughs> <laughs> no właśnie. Ty to jest świetny ale, ale mój brat teraz korzysta, bo mój brat pięknie gra. Jezu, on ma talent wrodzony do, mm -hmm. do grania na fortepianie, akurat. Przejął yy, ode mnie te geny. <laughs> znaczy, no wiesz o co ja, ja niestety nie. nie, nie... Nie dostałam takich możliwości, ale on naprawdę przepięknie gra. Ja jestem zachwycona. Nieraz się potrafię po prostu popłakać i tak wzruszyć, bo to nie jest zwykła gra serio. Jakbyś go posłuchał, to byś wiedział o co mi chodzi. Bo czasami niektórzy ludzie grają tak kwadratowo, mhm. a on gra z taką emocją i to jest piękne. A nie chodził do szkoły muzycznej, tylko sam się nauczył. Dopiero od niedawna tak naprawdę ma prywatne lekcje. Za Moją oczywiście, U mnie nie idzie do szkoły muzycznej. Jezu, sorry, z szkoły muzycznej tutaj oczerniam. Świetnie widzę to za główki. Nie, to nie o to chodzi, tylko po prostu, jak ktoś ma taki wrodzony talent, to uważam, że powinien gdzieś tam też przemycać jakieś mhm. swoje pomysły i mieć dużą swobodę. Dla mnie inspirująca jest w ogóle ta cała Twoja historia, bo jak zaczęłaś śpiewać, to jeździłaś przez 4 lata na te wszystkie konkursy, wokalne tak. i tak dalej, i tak dalej. później poszedłaś na tym castingu e, do voice'a. Tak, ja w ogóle lubiłam konkursy. Ja, ja lubię konkursy. No bo te judo to jest tak. cały czas sport. Zawody, zawody, no, no nie? Ale to, to dobrze się porażki? Dobrze. Naprawdę? Tak, judo mnie tego nauczyło. Bo wiesz, no, raz wygrywałam zawody, byłam najlepszym zawodnikiem. A nieraz, jak tam lekko wypadłam z formy, nie przyszłam na jeden trening, drugi, no to kolejne zawody oczywiście kończyły się porażką. no mm -hmm. I to było jakby zupełnie normalne, więc y, oczywiście lubi lubiłam wygrywać. Y, I zawsze, jak to gdzieś no, nie było tego pod nią, to się wkurzałam sama na siebie, że nie dałam z siebie 100% i nie przygotowałam się dobrze. Y, ale to mnie, do mnie bardzo dużo nauczyło i takiej pokory. Mm -hmm. I, I właśnie też y, takiego dystansu w sumie do, do tego, co się dzieje. A co jest bardziej brutalne? Judo? Czy muzyka? Show Branża, business. no właśnie. <laughs> Show biznes. Zdecydowanie. <laughs> a ten y, pomysł z Wojsem to był twój pomysł? Tak, mój, no bo ja ci mówię, ja bardzo lubiłam konkursy, a Wojs mm -hmm. to też był jeden wielki konkurs. No tak. Więc. Y, w sumie to, to po prostu chciałam sprawdzić siebie, chciałam spróbować swoich sił w tym programie. A tak, jakbyś miała wrócić do pierwszej takiej jego wspomnienia. Idziesz do rodziców, do mamy bądź taty i mówisz, że wiecie co, chciałabym pojechać na taki casting. Tak, a I to nie, to jeszcze mówiłem. przypomniało mi się, była, była w sumie związana z tym historia, bo. Mm, jeszcze wcześniej wybrałam się na taki konkurs do Majki Jeżowskiej. W Radomiu był organizowany taki konkurs i tam poznałam Juliusza Kamila, czyli autora w sumie praktycznie całej mojej pierwszej płyty um, i Magdę, jego żonę. Oni byli z taką dziewczynką z Małych Gigantów, również ona uczestniczyła właśnie w, w tym konkursie u Majki. No ja tam wystąpiłam i następnego dnia właśnie oni do mnie się odezwali z propozycją współpracy i stworzenia jakichś piosenek pojechałam do Warszawy, do nich na spotkanie, stworzyliśmy jakieś numery i w sumie to był pomysł Magdy, czyli mojej ówczesnej menadżerki. Mm -hmm. W sumie, na, nie no, nadal, nadal pracujemy razem, tylko trochę Ech. na innych, na innej płaszczyźnie. Mm, aczkolwiek tak, to był jej pomysł. No, tak, tak, tak. To był jej pomysł, ale mm -hmm. ja bardzo byłam totalnie za tym, żeby, żeby pójść do Wojsa. No i pamiętam, że Magda właśnie podesłała mi screena castingów i, no i podjęłam decyzję, że, że chcę jechać. Moi mhm. rodzice byli bardzo wspierający i mnie zawieźli. Ale zareagowali super? problemem. Tak. Okay. No, bardzo, oni byli bardzo przychylni moim wszystkim planom. Ja też no, wiecznie chciałam coś robić, wiecznie musiałam mieć jakieś zajęcia. I oni byli na tak, jeśli chodzi o te wszystkie moje wymysły. Mhm. Był pomysł, żeby poszła na boks z mojej strony, ale już nie miałam czasu po prostu. Ja oglądałem tego Wojsa kilka razy i mm. to było bardzo piękne, bo to były takie nieskazitelne emocje, tak. takie niezepsute. Takie, Oj, tak. których wydaje mi się, że człowiek, człowiek może poczuć je tylko raz. Mm -hmm. Tylko i wyłącznie w tamtym momencie. Dokładnie. I to tylko i wyłącznie przy tamtym występie. Każde inne mm. już wydają się trochę zdeformowane i każdy kolejny komplement wydaje się trochę płaski do tego, który usłyszałaś. Tak. Wtedy bo byłaś taka niedotknięta tym e, wszystkim. To o, mi się tak. bardzo podobało. Ty czułaś kiedyś Chociaż na miastkę tego, co czułaś wtedy? To tak jak mówisz, to są niepowtarzalne chwile, i wojskic to była naprawdę przecudowna przygoda. Bardzo czułam się tam spełniona mm -hmm. i faktycznie byłam jeszcze takim, no beztroskim dzieckiem, y, które nie zdawało sobie sprawy z tego, jak, jak ten biznes funkcjonuje, a jednak w to wchodziłam pomału, mm -hmm. tylko że też nie wiedziałam, czy ja to wygram, ja w ogóle się na to nie nastawiałam. Ja po prostu szłam tam bardziej na zasadzie takiego fanu. Nie wiedziałam, mm. co będzie później, nie wiedziałam, co będzie, jak wygram, nie wiedziałam, że będę musiała podpisać kontrakt. Just jakby totalnie fan. I tyle. I naprawdę no, uważam, że te, to, tego się nie da podrobić. Mm -hmm. Już późniejsze wydarzenia, Eurowizja, to też zupełnie inne te emocje mi towarzyszyły na Eurowizji, bo to już totalnie, do tego nikt się nie spodziewał. Też wszyscy mi mówili, Roxana, nie nastawię się na nic. Idziesz do miska... No przestań, twój tata mówił, że wygrasz, więc... <grym> Ale tak, mój tata tak, zabrał nawet ze sobą konfetti. <grym> Ale ja totalnie się na nie nastawiałam, bo też cała ekipa mi tak wpajała, że jesteś z Polski, zejdź na ziemię. Dobra, no wystąpię tak, jak potrafię, najlepiej, jak potrafię mhm. i zobaczymy. No i Eurowizja, już pamiętam moment odebrania statuetki, dosłownie jak w slow motion, więc to już też były inne emocje, no nie? I od Eurowizji to po prostu tak mi zleciał ten czas. A pamiętasz pierwszą negatywną emocję od tego okresu, kiedy poszłaś do Wojsa? Że taką, taką mhm. emocję, że chyba ktoś chce zrobić na mnie biznes, albo że poczułaś się w jakikolwiek sposób taki niekomfortowo. Tak. Myślę, że to było po Eurowizji. Bo jednak po Wojsie wygrałam Wojsa super, mhm. ale Eurowizja to już jest. To było coś wielkiego w tamtym momencie dla, i dla mnie i w ogóle dla, ym, dla polskiej sceny muzycznej. Ym. No, a wtedy faktycznie zaczęło się dużo dziać i miałam taki moment, że po prostu po, po paru latach w sumie takiego, takiej nieustannej rutyny musiałam powiedzieć stop, bo no w sumie też wydarzenia, które, które się gdzieś tam zadziały przy pracy z nieodpowiednimi ludźmi, mhm. no, wpędziły mnie w bardzo zły stan psychiczny. No ale co to znaczy nieodpowiedni ludzie i co to znaczy zły stan psychiczny? Zły stan psychiczny znaczy depresja? Mm -hmm. Nieodpowiedni ludzie, ludzie, z którymi pracowałam po The Voice Kids, w mm -hmm. sumie, od tego czasu. Ale jako wydawnictwo? Jako wytwórnia. Okej. Okay. Tak. A depresja to była spowodowana tym, że było za dużo presji. To właśnie chciałam o tym porozmawiać Tak, myślę, jak że ten To mały, była jak wielka człowiek. presja, ogromna presja dla tak młodej osoby, dużo hejtu. Mm -hmm. Bo w, te, w pewnym momencie, ja tak zawsze sobie mówiłam, że e, ja się nie przejmuję hejtem. Ale w pewnym momencie wylało się tego na mnie sporo. W sumie przy premierze Singla Laylow. Mm -hmm. i wtedy naprawdę mnie to uderzyło. Mm, no i nie, mogłam, nie nie mogłam normalnie funkcjonować, bardzo mnie to przybiło. Mm. Te komentarze po prostu wracały do mnie w najgorszych momentach. Ale już stwierdziłeś, słabości. że potrzebujesz pomocy, że i pójdziesz gdzieś, musisz z kimś pogadać, musisz to przepracować, no bo jednak to jest coś takiego nie, nie do odre. Tak jak mm -hmm. rozmawialiśmy o tym uczuciu pozytywnym, tak. tak. Wydaje mi się, że to jest takie pierwsze uczucie negatywne, tego, że rozumiesz, że za te pozytywne właśnie teraz płacisz. Dokładnie. Hmm. Czy potrzebowałam pomocy? Ja potrzebowałam też w ogóle w... chyba największego wsparcia bliskich, bo przez. Ostatnie parę lat ja w ogóle z nimi jakby prawie nie, nie miałam kontaktu, nie wydawałam się ze swoją mamą, ze swoim rodzeństwem, więc też potrzebowałam takiego czasu po prostu wytchnienia, takiego mm -hmm. wytchnienia. Mm. No i nie ukrywam, że w tym momencie bardzo pomogła mi moja mama, która bardzo dużo ze mną rozmawiała, zadbała o mnie. Yy, nie, nie Nie udałam się do żadnego mm -hmm. psychologa. Mm. No, ale moja mama trochę pełniła jego funkcję. Wiadomo, że to jest jakby inny rodzaj jakiegoś profesjonalizmu, jeśli chodzi o takie sprawy, aczkolwiek bardzo mi pomogła na ten moment. I też starałam się zadbać o taką sferę duchową. Dużo się modliłam, dużo medytowałam, mhm. chodziłam na spacerę, to Dopiero później, jak już z tego wyszłam, bo na początku nie byłam w stanie normalnie funkcjonować. Oglądałaś wywiad Miley Cyrus u Joe Rogana? Nie. To jest świetny wywiad w takim odniesieniu do Twojej rzeczywistości, te drogi. Jej i twoja jest bardzo podobna, a ona hmm. trochę pokazuje to, jak ona się czuła fatalnie. Ona mówi, że czuła się jak gówno, w ogóle nie nadawała się do niczego, ale, no, ja ludzi, tak ale ludzie mówili, nie no, ty słuchaj, ty musisz. Tak. Ty musisz, bo teraz my tutaj robimy kasę. No. I to takie jest, że później widzisz, że ktoś z twojej miłości do muzyki, z tej miłości, z tej pasji, hmm. trochę po prostu zrobił maszynkę do forsy. No, oczywiście, że tak. No W ogóle teraz wytwórnie, no. Nie oszukujmy się, jakby artyści to, to są produkty. Mhm. I no, jakby to jest zrozumiałe dla ludzi, którzy chcą zarobić, aczkolwiek no jednak trzeba pamiętać w tym wszystkim o człowieku. Mhm. No artyści to też są ludzie. I w momencie, kiedy jesteś się wypalonym emocjonalnie, no, no nie dasz rady dać ludziom po prostu czegoś, czego od ciebie oczekują. A ty do tej płyty, do tej, którą teraz wydajesz, czułaś się produktem? Nie do tej nie, akurat do tej nie, bo... Ta... Ale nie, nie, chodzi mi od tego okresu zero, powiedzmy, A. do tej, już odcinając ten moment tej płyty, która wyjdzie teraz. Aha, okej, okay, bo zrozumiałam, że mm. wiesz, że w, że, czy w nie, no płycie dobrze, 13 rozumiem. plus 5, mm -hmm. okej. Okay. Trochę tak, no troszkę tak, trochę miałam takie, takie poczucie, że jednak dużo ludzi chce wyzysku, mm -hmm. I nie, zważa uwagi, nie, nie zwraca uwagi na to, jak ja się czuję tak naprawdę z tym wszystkim. A był, no tak jak mówiłam już wcześniej, to był bardzo zły czas. I ja, w, w ogóle śmieszne jest to, że w momencie, kiedy miałam najlepszy czas w swojej karierze, prywatnie, to był najgorszy rok w moim życiu. To niestety często zbieżne. Tak. Tak, tak mm -hmm. jest. Dlatego, no, no, coś za coś. A pamiętasz ten moment, kiedy zrozumiałaś, że właśnie ktoś z tej twojej miłości chce zrobić biznes? Że taki moment, od... o. Chyba teraz to rozumiem, dlaczego tak mi podpowiadacie, dlaczego tak mi mówicie. Wiesz, co no pamiętam? Po prostu na początku jednak wierzyłam w dobre ludzkie intencje, ale po bardzo krótkim czasie moje zaufanie do kogokolwiek się wypaliło, co też nie było dobre, mm -hmm. bo od razu z defaultu byłam zamknięta na wszystkich. <grywka> Także, no, był, był taki moment przełomowy. Ja wtedy też po prostu nawet nie, nie potrafiłam normalnie się zachowywać wobec tych ludzi, bo wiedziałam że tak naprawdę nie ma tam czystych intencji. A można było odebrać to z boku, że o, gwiazdeczka. Tak. Być może tak. Ale to, to nie chodziło o moje gwiazdorzenie. Mhm. Uważam, że ja nigdy w sumie jakoś specjalnie nie gwiazdorzyłam. Tylko ja wiedziałam, ja, ja, jakie ci ludzie mają po prostu intencje wobec mnie, co robią. Być może oni nie byli nawet świadomi tego, że ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale to po prostu bałaś się ludzi. Tak to tak. brzmi. Tak, bałam się ludzi, bałam się ludzi i no niestety to, to, to jest coś, z czym bo każdy artysta się liczy w momencie, kiedy wiesz, no, w ogóle każdy człowiek, który raz komuś zaufa, później już ma taki problem trochę z tym, żeby poznać kogoś nowego, no, no nie było to łatwe, nie było to łatwe mhm. w szczególności, że miałam wtedy 14 lat. Przekonałem się, że po sukcesie na Eurowizji tych prawdziwych przyjaciół mogę policzyć na palcach jednej ręki. Wiem, że brzmi to banalnie, ale moją najlepszą przyjaciółką jest moja mama. Sukces zweryfikował twoich przyjaciół. Ale to w jaki sposób? Wiesz, w taki sposób, że no, wygrałam eurowizję, mm -hmm. bo, bo się to jeszcze było tak w miarę okej, okay. Ale po eurowizji to już, to już naprawdę była mocna weryfikacja. Y ja nie miałam czasu na to, żeby spotykać się ze wszystkimi moimi znajomymi, których pewnie na tamten czas było więcej niż teraz. Mm -hmm. <laughs> y no, i niektórym to nie odpowiadało. Niektórzy robili mi po prostu problemy o to, że nie mam czasu, nie potrafili zrozumieć tego, że, że jestem zajęta i robię coś. A z drugiej strony też było mnóstwo osób, które chciało się jakby trochę podpiąć pod ten sukces, chciało się zadawać ze mną dla jakichś korzyści. Promować się na moim Instagramie to było też śmieszne. Zrobisz mi promo, pamiętam takie pytania. Jeszcze w sumie w podstawówce. Mm -hmm. Więc ja po prostu też zaczęłam zauważyć jakieś toksyczne zachowania wśród moich ówczesnych znajomych i chciałam, nie miałam z tym problemu. Też po moich paryciach właśnie z, z różnymi osobami, mm -hmm. y, współpracownikami <laughs> y, nie miałam skrupów. Jakimi I teraz współpracownikami? No, bo tak mówisz ogólnikowo. No mówię ogólnikowo, mówię o ludziach, z którymi pracowałam po Eurowizji, po DeWoyse, mm -hmm. e, wydawniczo. Okej. Okay. Tak. To też jest. Wizerunkowo. Okej. Okay. A powiedz mi, jeżeli chodzi o ten temat e, przyjaciół, to też zastanawiamy się, szkoła, bo ja lubię przytaczać ten przykład, bo jest dla mnie najbardziej kontrastowy. Jak Claudia Halejcio grała w pierwszej miłości, mm. to w, e, w szkole na nią wręcz Pluto. U... Nawet y, łoże gwiazdka pojawiła się w szkole i tak dalej, i tak Ta. dalej. Ty miałeś taką sytuację, czy raczej było dużo wyrozumiałości do tego? No ja akurat, y, jak wróciłam z Mińska po, po wygranej, mhm. no to wróciłam do podstawówki, do której chodziłam 8 lat. To była ósma klasa, ostatnia klasa szkoły podstawowej, więc tam wszyscy mnie znali, jako Roxana mhm. ziomalka Roxana no nie? Więc o, wróciła, wygrała, mega fajnie. No dobrze, ale byłaś wcześniej jeszcze w Wojsie. Wcześniej, tak, byłam w Wojsie. Mm, ale on nic to, nie zmienił? Nie zmienił, zmienił. Wiesz, tylko ja tak mówię, bo jednak ta eurowizja była dużo bardziej odczuwalna. No po tak. Voice, tak, bo to było. No, wszyscy o tym wiedzieli. A Wojsa, nie wiem, czy raczej nie wszyscy oglądali, ale no, może tak, może powiedzmy, że po Wojsie. Mm -hmm. Zacznijmy jakaś, od Wojsa. Tak, zacznijmy od Wojsa. To była jakaś siódma, ósma klasa. Mm -hmm. No i ja wróciłam po tym wojnie, było wszystko ok, Wszyscy traktowali mnie normalnie, oczywiście, no tak jak ci mówiłam, niektórzy chcieli ogrzać się w blasku tej sławy, to od razu ich odcinałam. <grym> niektórzy też byli trochę tacy właśnie sceptycznie nastawieni, tak jak mówisz o tej historii z Klaudią Alejcie, to na tej, na tej samej zasadzie, że o, gwiazdunia przyszła. Albo jak nie wiem, spóźniłam się pięć minut, gdzie zawsze się spóźniałam, całą podstawówkę się spóźniałam. To nie jest dobry przykład, nie bierzcie z mnie przykładu. <grym> To po prostu nagle byłam wielką gwiazdą. Nie tak nagle. Takie rzeczy, które robiłam codziennie, nagle stały się czymś nadzwyczajnym. Mm -hmm. I świadczyłem o moim gwiazdorzeniu. Tak, to, tak, to jest świetny przykład. Kękę tak, u mnie wiesz, był i Kękę mówił, że do momentu, kiedy raper, Wiem, znam. kiedy nie był e, rozpoznawalny i nie mówił dzień dobry sąsiadowi, to nikt na to nie zwracał tak. uwagi. A dopiero, a dopiero kiedy Oj, jest rozpoznawalny, tak. to było o gwiazdor, już nie mówi dzień dobry. Totalnie. No Ja się przeprowadziłam właśnie pod Jasło po Eurowizji i Pamiętam, że nawet był nagłówek jakiś na pudelku, że Roksana Węgiel nie mówi sąsiadom dzień dobry. Ja się tam przeprowadziłam. Ja tam w ogóle nie mieszkałam tak naprawdę, bo byłam cały czas w Warszawie. Jak przyjeżdżałam, już raz na ruski rok do, mm -hmm. do, do tej miejscowości, to ludzie mieli pretensje do mnie, że ja nikogo nie znam i nie mówię dzień dobry. <laughs> Ale to wróćmy do tego wątku szkoły, bo on jest akurat bardzo interesujący. Tak. Jak była... No właśnie, czyli podstawówka była super. Mhm. Jakby wszystko, tam nie wszyscy znali, więc było wszystko dobrze. Ale jak poszłam do szkoły średniej, ja już miałam takie przeczucie, że no nie wiem, jak po prostu ci ludzie, nie wiedziałam, jak ci ludzie zareagują mhm. na taką sytuację. No, byłam w sumie 4 dni w szkole. I te cztery dni. Ja nie wspominam ich zbyt dobrze, bo wszyscy trochę traktowali mnie jak taką ja się tam czułam po prostu jak jakaś kosmitka. Jakbym była po prostu odklejona. Ludzie mieli do mnie ogromny dystans ze względu na moją rozpoznawalność mm -hmm. i niektórzy robili mnie zdjęcia z ukrycia, jakieś takie w ogóle dziwne akcje, no nie jakbym była naprawdę trochę się czułam, jakbym była małką w cyrku. Ale raczej tak powiedzmy, bo to jest bardzo niekomfortowe, ale nieinwazyjne tak w sensie, że nie spotkało cię raczej tam niczego, nic nie, złego. Nie, 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 nic złego mnie nie spotkało tak fizycznie. Mm -hmm. Oczywiście to było niekomfortowe dla mnie, po prostu no, będąc w tej szkole, wzrok wszystkich na, na sobie. No, no nie było to zbyt przyjemne, więc postanowiłam wziąć indywidualny tok nauczania. Mm -hmm. Wybrałam taką formę nauczania. Mm. No i po prostu zdałam szkołę średnią. A jak, ci, jak wyglądało to indywidualne tok nauczania? Miałam egzaminy klasyfikacyjne mm -hmm. z, z każdego przedmiotu musiałam zdać, sama się do nich przygotować. Oczywiście nauczyciele w mojej szkole ekonomiku w jaśle. <laughs> Nie, ja ogólnie powiem ci szczerze, że bardzo dobrze trafiłam, jeśli chodzi o szkołę. No, też byli bardzo wyrozumiali pod względem terminów i miałam pewne wsparcie w nich. Także na szczęście tutaj dobrze trafiłam. I... Czyli ty się sama uczyłaś tak. Tak, tylko sama dań? się uczyłam, tylko brałam korki z matmy, której tak za wiele. No, no w moim wypadku jest bardzo ciężko z matematyką, bo mnie to. Ja, ja rozumiem, ale za chwilę zapominam i wszystko mieszam. To jest mój największy problem z matematyką. Jestem bardzo roztrzepana, jeśli chodzi o matmę, więc. A jakbyśmy mieli stawiać w takich zakładach sportowych, to jakie są szanse na to, że zdasz maturę z matematyki? Ojej. Niskie? No na razie, no średnie, średnie. Czyli chodzisz na korki z matematyki cały czas? Chodzę, chodzę, ale... Nie, to trzymajcie kciuki. Ja naprawdę, ja się już modlę o tę maturę z matmy. No, to dobrze, że w miarę sprawnie zaczęłaś. Ale też już można powiedzieć, że ten okres licealny to już było takie prawdziwe, dorosłe życie w twoim wypadku. I był ten tak. moment taki, że twoja mama rzuciła pracę po to, żeby z tobą jeździć, stała się twoim prywatnym kierowcą. Ty czułaś presję, kiedy mama zrezygnowała z pracy? Wiesz, to mój tata. To mój tata zrezygnował okay. z pracy. Tak, a wcześniej moja mama jeździła ze mną, um, ale urodził się mój brat Tymek, mm -hmm. no i, i tata zaczął ze mną jeździć, no i faktycznie on rzucił pracę, żeby ze mną jeździć. No tak, nie, nie było to łatwe ani dla mnie, ani dla niego, i trochę się obwiniałam za to. No aczkolwiek no, oni poświęcili bardzo dużo dla mnie. Ale czułaś taką. Presję, bo taką presję ze społeczeństwa to wydaje mi się, że jeszcze no. można schować do kieszeni, tak. ale taką presję, no, że rodzice coś rodziny. poświęcają. Trochę tak, trochę było, bo no to, to nie jest łatwy temat, bo jednak no, bo tata miał, miał swoją pracę, rzucił to wszystko, żeby jeździć ze mną i to, to było coś, co ja bardzo jakby doceniałam i nadal doceniam mhm. to, że on ze mną był, bo ważne jest to, żeby mieć taką zaufaną osobę jednak przy swoim boku. Mm. A jeżeli już mówimy o zaufanych, u, zaufanych, zaufanych osobach, to mama jest przyjaciółką, ale teraz też partnerką w biznesie? Czy mama jest partnerką w biznesie? Nie i raczej nigdy nie, nie, nie chciała się mieszać w biznes, mm -hmm. bo moja mama jest raczej typem osoby. No to jest idealna matka, w sensie ona jest bardzo wspierająca. E, zawsze na takiej płaszczyźnie emocjonalnej dawała mi mega dużo mm -hmm. wsparcia. Zresztą nie tylko, bo. E, Bardziej w takich kwestiach wizerunkowych mi pomagała, typu nie wiem, stylizacja, jakiś make-up, ustalałyśmy to razem. No była taką mhm. trochę, trochę mi doradzała, ale była przede wszystkim moją mamą przyjaciółką. Ale to rodzinnie nikt nie jest zamieszany w ten biznes, w którym też już jesteś? Wiesz co, mój tata ze mną jeździł mhm. i on tak jakby przejął trochę funkcję menadżera w pewnym, w pewnym momencie, więc tak, pracowałam z tatą. To naturalnym pytaniem jest, kto jest szefem w tej spółce. O, a, a. Właśnie o to trochę czasami mm, tworzą się zgrzyty. No tak, to jest długa historia, To jest naprawdę długa historia. O, świetnie, to się no. składa, to są bardzo długie podcasty. No nie, no to masz temat. No jakby to powiedzieć. Tak, żebyś jeszcze tata się nie obraził, tak musisz powiedzieć. Wiem, nie, ja myślę, że on się nie obrazi. No faktycznie, wiesz, był taki moment po ukończeniu moich 18 urodzin, w którym musiałam trochę postawić granice i zaznaczyć to, że chcę być niezależna. Mhm. No i taki moment, faktycznie, no, jest to burzliwy moment. Myślę, że dla rodziców każdego dziecka takie, taki czas, w którym dziecko dorasta, jest bardzo trudny. Mhm. A jeśli jeszcze dochodzi do tego biznes, to już jest w ogóle masakra. Także może się domyślić, co. Jak to wygląda? Ja wyglądało. nie mam kompletnie pojęcia. Musisz mi to bardziej zobrazować, No, było, było parę zgrzytów, ale teraz jest lepiej. Mhm. Portale zazwyczaj bręzlują się do tego, jak ogłasza się jakiegoś 18-latka milionerem. Ty byłaś, osie, ty byłaś milionerką, jak miałaś 15 lat? 15? Mhm. Nie. 15? 16. Nie. E... Dobrze, trafiłem 16. <laughs> 16, Wait. Nie, 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 nie. 17 dopiero? Tak. Oj, myślałem, że jednak 15 urodziny. A to zmieniło coś mm -hmm. tak w Twoim życiu, spostrzeganiu? Poczułaś coś takiego. No każdy zazwyczaj marzy o tym, jakoś tak, nawet podświadomie o tym pierwszym milionie. No tak, to gdzieś tam było moim postanowieniem. E... No, ucieszyłam się i wiadomo, masz coś takiego, że po prostu, no, nawet się w sumie trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, po prostu powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie, mm -hmm. więc no, nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu, bo jakby wiadomo, dobrze jest mieć pieniądze, ale co ale nie jest tak naprawdę dla mnie jakiś priorytet, prioryt, nie umiem się wysłowić. Priorytet. Priorytet. Przepraszam, już to jest mój trzeci podcast dziś. Ale najlepszy na szczęście. Tak, najlepszy. Tak, to, więc nigdy to nie było takie priorytetowe dla mnie. No to mm. była pewnego rodzaju konsekwencja tego, co robiłem. Tak, ja zawsze wiesz, podchodziłam do muzyki z wielką miłością. W wieku 12 lat zaczęłam, także totalnie nie miałam pojęcia o tym, jakie w tej branży można zarobić pieniądze. Zupełnie nie. Mm -hmm, tak. Więc nigdy nie miałam mindsetu: o, dobra, robię coś dla kasy. Nigdy. Także to wszystko tak wyszło. I faktycznie w tym wieku no to jest... Nie, ja byłam z siebie dumna po prostu. Ja jestem z siebie nadal dumna. No, co ty gadasz w ogóle? Z <laughs> z czego. Ty miałeś 17 lat i zarobiłaś milion złotych. Mm. Tak. To Wszyscy. też było, wiesz, okupione ciężką pracą. Więc, no... No tak. Ludziom się wydaje, że o, wychodzi na scenę, zgarnia pieniądze. Nie, to, to w ogóle tak hmm. nie wygląda. Żeby ludzie naprawdę... przyjęli taki wpierdol chociażby za ten no, milion złotych. Dokładnie, dokładnie. Także, No ale na szczęście teraz jest tych milionów dużo więcej. Edyta Górniak powiedziała, że Beyoncé nie miała takiego głosu w wieku 12 lat jak ty. <grym> ty masz apetyt na takie rzeczy, których w Polsce nikt nigdy nie osiągnął? Tak. Jakie to są rzeczy? Powiedz mi o swoim apetycie. U. Dużo osób się mnie pytało, właśnie o jakieś takie moje marzenia. No i też ja marzę o tym, żeby moja muzyka była na tyle dobra, na tyle po prostu trafiała do ludzi, żeby to nie, nie było. Żeby to po prostu rozeszło się też poza granicami Polski. O tak. Ale robiłaś już jakieś ruchy w tym kierunku, żeby to. Gdzieś już tam zmierzało, czy dajesz sobie jakąś przestrzeń czasu, w której chcesz się poruszać do przodu? Tak naprawdę to w sumie Eurowizja była pierwszym takim ruchem, mm -hmm. gdzie nie wiem, pamiętam, jak poleciałam do Hiszpanii, i ludzie mówili, że znają Leją. Ja byłam taka, co? Jak to? <laughs> Więc gdzieś tam myślę, że Eurowizja dała mi rozpoznawalność nawet w takim minimalnym sposób. W mm -hmm. minimalny sposób poza granicami naszego kraju. No, ale jakby ja cały czas No, myślę, chcę... że w brzuchu jeszcze burcze. <gry> tak. Cały czas chcę czegoś więcej, więc moimi krokami do przodu: no, ja po prostu będę tworzyła muzykę coraz lepszą. No, myślę, że no, głównie tutaj jakby rozchodzi się o zajebistą muzę i tyle. Trzeba mhm. tworzyć naprawdę super muzykę i odnaleźć kierunek, który będzie w 100% oddawał artystę, mhm. a także będzie po prostu też trafiał do ludzi, co nie jest łatwe, no nie? Ale nie myślałaś, żeby już się wyprowadzić, bo ten polski rynek powoduje to, że często ludzie się zasiedzą tutaj. Tak. Nie myślałam o przeprowadzce jeszcze. Nie myślałam o tym. W ogóle nie myślałam o przeprowadzce za granicę. Już mhm. może kiedyś, no, może kiedyś, może kiedyś tak. Ty mówisz, wszystko co mam, zawdzięczam Bogu. Edyta Górniak za to powiedziała, magicznym przyciśnięciem guzika zdecydowałem, że jej życie jest tak wspaniałe. Uważasz tak samo? <laughs> Powiem ci tak, na pewno w The Voice jakby, no ja doceniam to, że edyta się odwróciła, bo marzyłam o tym, żeby iść do jej drużyny. Serio, to było moje marzenie, bo zawsze była dla mnie autorytetem jako piosenkarka. No, uważam, że ma wybitny głos, więc kierowałam się muzyką, mówię dobra, i na pewno, jak edyta się odwróci, to idę do niej. I faktycznie, jeśli chodzi o program The Voice, Kids, no to od tego się zaczęła moja droga muzyczna, mm -hmm. tak publicznie. Um, pomijając, że wcześniej też miałam jakieś obycie ze sceną i jeździłam na, na konkursy, to jednak no, faktycznie to była duża szansa dla mnie. Um, dostałam naprawdę dużo w mm -hmm. tym programie, to, to trzeba przyznać. Um, Także jestem wdzięczna za The Boys Kids bardzo, za to, że mogłam pracować z Edytą w The Boysie. Ale gdybyś była w innej drużynie? To nie wiem. Nie wiem, nie wiem jakby to się, to się potoczyło. Na pewno też bym dawała z siebie wszystko. Czyli można powiedzieć, że Edyta Górniak jednak przyczyniła się do tego. No, przyczyniła się na pewno do sukcesu The Kids. Na tak. pewno możesz to, zostać to... politykiem. Masz bardzo duże pokłady już w tym e, wieku. A czego Edyta Górniak nauczyła cię jako osobowość, a nie artystka? Mm. Na pewno tego, żeby na pierwszym miejscu stawiać siebie, co jest bardzo ważne, finalnie, jeśli chodzi o naszą branżę. Mm -hmm. Bo ja byłam zawsze bardzo, tak jak ci mówiłam wcześniej, empatyczna, zawsze brałam pod uwagę to, co inni pomyślą, zawsze się przejmowałam, czy nie wiem, kogoś nie skrzywdzę swoim zachowaniem. Oczywiście to, to uważam, że to jest dobre, ale nie w momencie, kiedy wybierasz między, już mówię, stricte o... o w scenie, no mm -hmm. nie? wybierasz między sobą, a nie wiem, kimś, kto ma zupełnie inną wizję na ciebie. No to musisz posłuchać siebie. I tego mnie nauczyła Edyta Górniak, że naprawdę zawsze warto słuchać siebie i po prostu no, patrzeć na, na swoje potrzeby i na, na to, co ci intuicja podpowiada, jakby myślął na pierwszym miejscu. No nie? Za to Dawid Kwiatkowski napisał ci na życzeniach urodzinowych, jak miałeś 15 lat, żebyś nie dała się nigdy zmanipulować. To znaczy, że on to, wiedział, no. to znaczy, że on wiedział, co się dzieje. Ja myślę, że on to przerabiał. <laughs> on co sam pewnie przerabiał. Więc yy... no, sam na pewno też doświadczył dużo dużo złego w tej branży, bo jednak zaczynał jako młody chłopak. No. Też nie miałam zawsze super flow właśnie na The Voice Kids. Yy... No najbliżej w sumie wiekowo było mi do niego, więc też nieraz gdzieś tam się spotykam na jakichś koncertach i po prostu sobie rozmawiamy e, na temat tego, co się dzieje w branży i nie tylko. Tak normalnie, mhm. jak... Y, normalnie jak znają... kumple z branży. Jak <laughs> z branży. Nie ma żartów. Tak, więc w Dawidzie miałam zawsze ogromne wsparcie. Mhm. Mm. I to jest, to jest też fajne i budujące, jeśli osoba, która przechodziła przez podobną drogę, może cię jakoś wesprzeć. I nawet czasami po prostu jakieś słowo, otuchy, może po prostu dać. Zobaczę, jakich dużych nazwiskach rozmawiamy. A ty mówisz, że nie czujesz się częścią show biznesu? Że ja nie czuję hmm. Nie, bo ja traktuję show biznes. Jakby wiesz, to są. Ja naprawdę mam trochę dość show biznesu. Ale Myślę to, że ja... masz jego dość, to tak jakbyś miała dość ręki. Nie, no ja Myślę, jestem, nie, nie przy... jest no dobra, dobra. No, no jestem w show biznesie, tak jestem w show mm -hmm. biznesie, no to jest niezaprzeczalne, ale mm. no w tym show biznesie jest, jest dużo syfu, jakby jest dużo karierowiczów, ja to tak mm -hmm. nazywam, czyli osób, które no, robią karierę, bo ją robią i uważają się za nie wiadomo kogo mm -hmm. <laughs> i tak też traktują innych, no wiesz, po prostu z góry. No, nie, jakby jest bardzo dużo takich osób. No, jest naprawdę dużo, dużo tego złatam, Więc ja po prostu nie, dla mnie ten świat jest zawsze był odległy i zawsze będzie. Ja robię swoje, jak jestem na iwencie, to ja się super bawię, ale nie wchodzę w jakieś układziki, jakieś zażyłości z tymi ludźmi z branży. Oczywiście można też o biznesie napotkać na dobrych ludzi, nie, nie wrzucam wszystkich do jednego worka, ale w większości jest, jest to jednak po prostu biznes. No. Mhm. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk Obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Bardzo dużo ludzi lubi się o tobie wypowiadać. To też zauważyłem. A no tak, no. no kto im nabije lepsze wyświetlenie i zasięgi? Ale dobra, ale są pozytywne wypowiedzi. Pani Chorodyńska powiedziała, nasza bohaterka zachowuje się jak światowa nastoletnia gwiazda. O, kiedy Wiadomo. Tak o na początku samym jak wygrałaś chyba europejską. A to chyba pamiętam, to bardzo. Nie, no jest dużo, jest dużo miłych komentarzy, chociaż faktycznie niektórzy po prostu wiesz, wypowiadają się w taki sposób, żeby ktoś napisał o tym. Mm, no tak. I zaraz leci fala, pudelki, kozaczki. No. no, i powiedziałeś, że wiadomo, że twój styl będzie uległ transformacjom i powiesz szczerze, że, że bardzo na nie czeka. Super, bardzo miłe to jest. Ja bardzo się cieszę, jak widzę, mm, właśnie ludzi z branży, którzy wspierają mnie, w ogóle innych artystów. To Ale też to, jest... to są słowa, które dla ciebie cokolwiek znaczą? Tak, to jest. Wiesz, no, zawsze jednak gdzieś tam osoby z branży. Mm, też mogą inaczej trochę się wypowiedzieć mm -hmm. niż y, na przykład osoba z boku, nie będąca w tym biznesie, bo wiedzą, jakie to jest ciężkie, wiedzą, że to nie jest łatwe i zawsze takie słowa dają mi po prostu takie poczucie, że to co robię jest, jest dobre. I to też jest budujące. No dobra, ale z drugiej strony masz takie słowa Blanki Lipińskiej, ubiera się nieodpowiednio, nie wy wygląda na więcej niż 14 lat. No i co to ty sądzisz? A to jest śmieszne, w ogóle Blanka, no, no nie, to jest hit. <ścoughs> ja pamiętam, jak na gali Plejady mhm. właśnie spotkałam się z Blanką. Miałam taką kreację. Miałam takie ramiona po prostu, takie yy, sterczące. Mhm. No i Blanka tak na mnie spojrzała. Zjechała mnie z góry do dołu. I powiedziała, no, to chyba nie powinna się bok mnie stać. Ona taka. <laughs> Więc jakby, no, samo to już o niej dużo świadczy. Tego. Wywalone mam w to. Czytałaś jej książki? Nie, nie czytałam. Nie zamierzam. <noise> ale mnie zaskoczyła no. inna osoba, szczerze powiedziawszy. I to Julka Wieniawa. No. Mnie, to było na mnie... Znaczy, bo ona chyba nie powiedziała tego tak negatywnie, ale to mm -hmm. tak było w cytacie, że na moje oko powinna mieć inny styl, bardziej cool, mojej nastolatki. To było w cytacie. Lat. Ja pamiętam, bo robiłam z Julką kampanię dla H&M u kiedyś. Mm -hmm. Pamiętam, jak spotkałyśmy się. No i ona od razu pierwsze całe, jak mnie zobaczyła, to wyjaśniła, że to było zupełnie wyrwane z kontekstu. Bo nigdzie nie znajdziesz wywiadu, w którym tak, tak, ona. Tak, tak. Wiesz, właśnie dlatego mówię, że to też mi brzmi nawerwana z kontekstu, tak. szczególnie, że ją znam. więc Tak wiem, ja że też to jak wiem, że jest ona jest zawsze, wiesz, otwarta, i też nie pasowało mi to za bardzo do, do jej stylu. Więc ona od razu mi powiedziała Jezus sorry w ogóle, że to jakieś nieporozumienie, bo to jest zupełnie wyrwane z kontekstu. No ale niedawno się miło wypowiedziała na mój temat. Na temat mój Miłych też nie szukałem. <laughs> <Jednogżartuję. śmiech> no właśnie. Nie, ja tak pamiętam, bo akurat na TikToku mi się wyświetliło. Na temat mój, Vicky Gabor, padło pytanie, czy, czy nie uważa, że ubieramy się zbyt poważnie, więc mhm. no, podobny case. No i właśnie w sumie Luka powiedziała, że, że każdy powinien się ubierać tak jak chce. Także jakby no, zaprzeczyłaby mhm. sobie, gdyby to było prawdą. Dobrze, a bo już powiedziałaś trochę o tym, że ktoś kiedyś wymyślał ten wizerunek. No tak. To tak. kto to był? Y Ludzie, z którymi pracowałam. To tam była stylistka, tam był każdy? Tam była stylistka, tam byli menedżerowie. Mm -hmm. Czyli to po prostu. nie, to była grupa ludzi. To nie była jedna osoba. No, no Przypuszczam, że to nie była jedna osoba, <laughs> tylko zastanawiałam się po prostu, jak duża to była. Jest wiesz, no, parę osób, myślę, że z... 3 4. Dobra. Już trochę powiedzieliśmy o tym, o tych jakby wyciągnięciu z gdzieś tam po prostu z jakiegoś fragmentu wypowiedzi, którego nie da się znaleźć, i tak dalej, i tak dalej, ale to czytanie tych wszystkich portali, i komentarzy, to zmieniło mm. twój mindset w głowie? Na przykład, że jak czytasz, to wiesz, że to nie musi być prawda? Tak, jakby no totalnie. Jeszcze wcześniej, zanim stałam się rozpoznawalna, jak cokolwiek do mnie docierało z branży, jakiś nagłówek mm -hmm. w telewizji, jakieś newsy, to byłam przekonana, że to musi być prawda, bo, bo tak po prostu tak ludzie nas informują, no nie więc na 100% to jest prawda. Teraz już wiem, że większość jednak tych, tych nagłówków, tych informacji sprzedawanych ludziom codziennie w telewizji, to jest po prostu jedno wielkie zakłamanie. Tak, niezależnie od stacji, to po prostu jest tam jest inny wiatr tak, z innej strony, dokładnie. a tu z innej strony i tak samo wydaje mi Wszystko się, że wchodzio portale. Z tak, że tutaj nigdzie nie ma prawdziwej rzeczywistości i mm, wydaje mm. mi się, że to jest straszna rzecz, że mm. naprawdę można się łatwo. Tak, bo zabawić. ludzie w to wierzą. No, ludzie w to wierzą i. A już mało się o tym mówi. Tak, w rzeczywistości, jak sobie tak. pomyślisz o tym. Bo też po prostu nikt nie chce się tłumaczyć, zazwyczaj już macha na to ręką, no wie jak to wygląda po prostu i, i, i zostawia to. Ale co fajna, mama czytała komentarze i mówiłaś o tym, że ona naprawdę sobie z tym nie radziła w pewnym momencie. Tak, w pewnym momencie ona się tym bardziej przejmowała niż ja. Bardziej w sumie na początku, teraz mhm. myślę, że, że też nabrała do tego dystansu. No. No tylko sobie wyobraź, że wiesz, po twojej córce jedzie cała Polska. No dobrze, no nie jechała cała. To był tylko taki, wiesz, wyrwany fragmencik, który widzisz z tej wielkiej kariery. Pomyśl sobie, że jak no tak dużo dobra, ludzi Ciebie obserwuje. Widziałeś milion był... komentarzy pod swoim jakimś tam negatywnym tym. Jeszcze raz? Widziałeś milion komentarzy na pudelku pod jakimś negatywnym. Milion nie. No właśnie. Obserwuje no dobra, cię masz rację. Ale, ale no tak, ale jednak wiesz, przeczytasz y, mnóstwo pozytywnych komentarzy, nagle padnie ci ten jeden. Później mm -hmm. drugi, trzeci, i już masz wrażenie, że jest mnóstwo takich mm, ludzi przeciwnych y, temu, co robisz. No to tak działa po prostu, tak powiedziałam. Mm -hmm. No może to może nie była cała Polska, ale na pewno duża grupa ludzi, którzy gdzieś tam wylewali swoje frustracje. A pamiętasz najbardziej nieprawdziwy artykuł o tobie? Albo komentarz? Mm. Pamiętam, jeden, który był śmieszny, no. nie pamiętam takich, mm -hmm. wiesz, nie jestem teraz w wajbie takiego lamentu mm -hmm. i nie mam po prostu <noise> takich no było 19 rzeczy. stron na Pudelku, bo sobie prześledziłem każdy, więc spokojnie, nie. rozumiem, że jest dużo do zapamiętania Jest dużo, jest dużo, więc ciężko mi sobie przypomnieć jakiś taki traumatyczny no artykuł. No nie, no ale nie mówmy, znowu śmieszny może Śmieszny, być. no to pamiętam, że byłam na Dominikanie mm -hmm. i to, była, to był czas, w którym rozkręcała się pandemia COVID. Um. I zobaczyłam artykuł, było śmieszne, że Roxana Węgiel została zabrana karetką spod swojego domu w Jaśle. Byłam wówczas na Dominikanie, więc to było niemożliwe. I ludzie w to wierzyli, zaczęli share'ować ten y, artykuł. Mm -hmm. Fani się zaczęli martwić. <laughs> Także no, dużo takich rzeczy było. Całkiem niedawno, chyba z pół roku temu powiedziałaś, że miałaś takie myśli, że chciałabyś być przez moment normalna. W takim odniesieniu, że niepopularna. Żeby mieć normalne życie. To po to, żeby docenić popularność, czy by chcieć od niej odpocząć? Myślę, że jak to mówiłam, to pewnie chciałam odpocząć. Mm -hmm. um, oczywiście ja to doceniam. Jakby ja totalnie doceniam popularność i jestem szczęśliwa z tego, w którym miejscu się znajduję. Um, aczkolwiek miałam taki moment, że trochę byłam w tym przytłoczona. Jak gdzieś wychodziłam, to od razu ludzie mnie rozpoznawali. Teraz mam wrażenie, że trochę dużo, zmi pandemia zmieniła bardzo dużo i ludzie mm -hmm. nie są tacy do przodu. Widzę, że rozpoznają, ale na przykład wahają się podejść. Także jest okej. Okay. No, spoważniałaś. Ten, ten 18 rok życia po prostu wszystko zmienił. No, może tak, na pewno. Um, ale to jest. Też jakby z drugiej strony bardzo miło, kiedy fani na przykład mm. podchodzą po zdjęcia, po autograf. To ja zawsze jakby jestem gotowa, żeby, żeby po prostu się, się z nimi dzielić dobrą energią i czasem. Um, aczkolwiek też nie brakuje powaleńców. No, nieraz mnie ludzie stalkowali, na przykład robili mi jakieś zdjęcia z ukrycia, stali pod moim domem. No, były parę takich sytuacji, stąd mój lęk społeczny. Albo bo ty jesteś taką osobą, która tak, w taki sposób, mi zdaje się, że elektryzuje i tak pozytywnie, i tak negatywnie, że możesz wywoływać na swoim poziomie taką fiksację. Też ten sukces chyba na tym polega, że jesteś taka Piszmy. magnetyczna. Ludzie po prostu gdzieś pragną tego wszystkiego, co mm, ty robisz. Są propozycje biznesowe, które przyjęłaś i żałujesz, że je przyjęłaś? Żeby żałować? Znaczy no tak, albo które już ci dzisiaj by się na pewno nie podobały. Było parę takich, ale... Jakby z każdą współpracą też się uczyłam. No, mm -hmm. bo... na której się nauczyłaś najwięcej? Na <gulanie> tak ogólnie. <gulanie> Dobra, mogę chyba powiedzieć, wprost, że najwięcej nauczyłam pracę z wytwórnią. O Jezus, no to skomfortowa. Nie no, nie, no nie. jak? A chodzi ci o ile? No. Nie miałam jakichś swych w sensie... A na przykład ta firma, gdzie zastępu... zastąpiłaś Dane i oni powiedzieli, że chcą kogoś z nienaganną opinią, i ty Co? byłaś. Tak, no byłaś w tej firmie, gdzie zastąpiłaś Dane. Nie. Tak. Jim Glamour? Nie, 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 w innej. Eee... Zapach? Mhm. Mm ale nie byłam ambasadorką tej marki. No ale zastąpiła jakby ja wiem, że nie zastąpiłaś się jeden do jednego. Nie zastąpiłam jej, ale jakby w ogóle... Nie byłaś w ogóle zupełnie? Nie, w sensie to było tak, że ja po prostu. Um, um, byłam. Nawet nie, nie mogę tego nazwać ambasadorką, bo mm -hmm. po prostu dostawałam od nich rzeczy, tam um, dodawałam na story, no nie? Mm -hmm. to faktycznie nie byłaś ambasadorką. Nie no, dla mnie ambasadorka to jest ktoś taki, kto nie wiem, bardziej się jakoś angażuje wiesz, w markę. Tak jak jestem ambasadorką Tousa, jestem mm -hmm. u nich na billboardach, na plakatach. Może byłam ambasadorką tej marki, ale w małym stopniu. No, może tak, może tak. W sumie no a była. potem ogłosili Marta Linkiewicz i ja o to też chciałem e, zapytać. Ale ją. oni współpracowali z wieloma osobami. W sensie oni mieli taki case, że współpracowali dosłownie mm -hmm. ze wszystkimi. I nie jest to coś, czego żałuję, ale mm. 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 No, Nie uważam, że taki sposób na rozpromowanie marki jest dobry. Skoro łączą dosłownie wszystkich. Mhm. Mm no dobrze, no to, to, bo też chodziło mi tak do ogólnie o to, jak prowadziłaś ten program i powiedziałaś, że kompletnie tego nie czułaś. Zastanawiałam się po prostu na ile jak patrzysz. Mówisz o, e, o UKN. UKN. tak, tak, tak. Mówisz o Yukennesie, tak. No to faktycznie to nie jest. Ja wiesz, ja niczego w życiu nie żałuję, bo uważam, że każde takie doświadczenie mi dało jakąś lekcję. Mhm. więc nie mogę powiedzieć, że tego żałuję, bo cały format był bardzo, bardzo dobry, jakby dużo pozytywnej energii. Super dzieciaki, utalentowane, bardzo charyzmatyczne, e, aczkolwiek, jeśli chodzi o samo samoprowadzenie, to, to było tak samo jak ze szkołą muzyczną. <noise> no, wiesz, no Miałam podany tekst, mhm. który muszę powiedzieć jeden do jeden. Ja chciałam tam wplacać jakieś swoje rzeczy. Coś mi się nieraz nie podobało, i nie, nie może tego zmienić, bo takie scenariusz mówię, no to, to nie, nie, nie moja bajka, dlatego już więcej po prostu się nie podejmowałam. E, a to czy trochę nie było takie boomerskie? Było. No właśnie, tak mi się też Było. Powiedzało. Ja mówiłam wprost y, ekipie produkcyjnej, uh -huh. no bo jednak wydaje mi się, że mam trochę bardziej świeże spojrzenie na pewne rzeczy, ze względu na to, że jestem młodsza od nich. I próbowałam po prostu doradzać. Ale nikt się mnie nie słuchał, no bo oczywiście tutaj jest program, to jest program. Musisz być w skali całego formatu. Nie, nie mogę tak. I tak próbowałam i nieraz powiedziałam coś po swojemu. Mhm. No, ale. Dostałaś po łapkach? Nie. <głos> <głos> nie, nie dostałam. Aż, aż, tak, aż takich yy, akcji nie było. Jak już to zrobiłam, no to to zrobiłam, ale oczywiście później były teksty. No, prawda, następnym razem leci według scenariusza, nie mogę po prostu, nie mogę tego słuchać. Bo niektóre teksty były bardzo boomerskie. Jeżeli idziemy też według scenariusza, no to teraz mieszkasz w Warszawie. Tak. Margaret, którą bardzo lubię i mówiła to u mnie w pierwszym podcaście, ale nie wiem, czy w tym pierwszym, który został opublikowany, czy tym w pierwszym, który musieliśmy usunąć, ale powiedziała, że ona po trzech się zgubiła. I że się ona zgubiła. zabłądziła. A że show no. biznes, właśnie ten świat, o którym Ja myślę, że gdybym mieszkała wcześniej w Warszawie, też bym się zabłądziła. Też bym zabłądziła, no. Też bym się tu zagubiła. Ym, bo no jednak. Dzięki temu, że mieszkałam w Jaśle, trochę miałam taki swój odrębny świat. Miałam taką ochotę spokoju. A jednak w mieście, ja się tak stopniowo w sumie tu przeprowadzałam, bo tak naprawdę to, to nie była akcja z dnia na dzień. Mhm. Było tak, że no, postanowiłam, dobra, przeprowadzę się do Warszawy. Yy, tylko od ostatniu, ostatnich paru lat tak naprawdę jeżdżę non-stop, non-stop kursowałam dom Warszawa, dom Warszawa, dom Warszawa, więc po prostu. No, po prostu przeniosłam się tu na stałe. I nic mm -hmm. to za wiele nie zmieniło w moim życiu. Ym, aczkolwiek faktycznie miasto potrafi trochę przytłoczyć, i o tym mm -hmm. opowiada mój najnowszy singiel. Y, więc no, nie dziwię się, Margaret, że, że mogła się zagubić w Warszawie. No, jest, jest to świat, który gdzieś tam wciąga. <grym> A byli ludzie, których musiałaś skreślić przez to, że właśnie mogli być takim zagrożeniem w perspektywie tego, że mogłabyś się zgubić? Wykreślmy już tych ludzi z wytwórni. <grym> <grym> <Nie>. <grym> już nie się ich zakładam jako, jako pewnik ogólnie. <grym> nie, 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 właśnie nie. Nawet jeśli chodzi o ludzi z wytwórni, to nie. <grym> nie, nie miałam takiej sytuacji, bo ja też no od momentu, w którym się zawiodłam na ludziach, ja bardzo starannie <grym> No dobrze, ale jak byłaś dzieckiem, no. To, byłam dzieckiem, ale się był Alkohol, poznałam. narkotyki. No a. mogłaś tego nawet nie kumać. Nie, no, kumałam to, ale jakby byłam totalnie zawsze taka. Ja się bałam takich rzeczy. Kiedy się przełamałaś. <grym> nie no. Kiedy się przełamałam. Nie no, ci nigdy nie śpamam. Bardzo dobra deklaracja. No. Ale alkohol piłaś wcześniej niż 18 godzina. No tak, 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 tak. A kupiłaś tak. mieszkanie? Kupuję mieszkanie. Okej. Okay. Duże? Drogie? <laughs> w sumie bardziej pod Nie, mm, Nie, niezbyt duże. Tak <laughs> cię tylko wypuścił. <laughs> Ale interesujące jest to, że modlisz się w tych kryzysowych sytuacjach. I mm. zastanawiał mi, jak się modlisz. Modlę się? Po prostu ja traktuję to, wiesz, jako taki monolog, rozmowę mm -hmm. z Bogiem. Ale to są takie rzeczy, o, o, o wszystkie się modlisz, a nawet o takie najbardziej egoistyczne? Tak, o wszystkie. O wszystko, tak. I też bardzo dziękuję. Jakby uważam, że poczucie wdzięczności jest bardzo ważne mm -hmm. i lubię je po prostu w sobie wytwarzać. Wiesz, co mi się podoba w tej no. rozmowie, że ty się faktycznie nie gryziesz w język. Mało ludzi ma taką Uch. odwagę, żeby wypowiadać się o y, wielu takich rzeczach, które ty poruszasz. I tym bardziej zastanawia mnie, czym różni się w twojej skali Kościół od religii. Dużo ludzi mówi, o. że zwierzących, a nie praktykujących. Tak. I um. to są takie ciekawe te rzeczy, które można ruszyć. Tak, to są bardzo ciekawe rzeczy, bo właśnie ja chodząc do, do kościoła, kościół faktycznie, dużo ludzi może traktować jako jakąś instytucję, podchodzić do tego politycznie i ja chodzę do kościoła dla Boga. I mhm. dla mnie tam po prostu, to znaczy Bóg jest wszędzie, jakby Bóg działa wszędzie, aczkolwiek jeśli chodzę do kościoła, to chodzę się tam pomodlić i nie zwracam uwagi, nie zwracam uwagi na to, kto prowadzi msze co to jest za ksiądz. Po prostu chodzę tam dla Boga. Księża to też są ludzie. Oczywiście nikogo mhm. tu nie usprawiedliwiam, ale w każdym jest i dobro, i zło. Więc totalnie jakby ja tam nie chodzę dla nikogo oprócz Boga. I takie mam podejście, no nie? A uważasz, że można być wierzącym i niepraktykującym? Bo dla mnie to jest akurat bardzo, bardzo ciekawe. Czy uważam, że można być wierzącym mm -hmm. i niepraktykującym? No to, wiesz, to wszystko zależy od danej osoby, i od tego, jak wierzy. Uważam, że... W sumie dobrze, że niektórzy ludzie mają świadomość tego, że Bóg jest, mm -hmm. ale nie do końca jakby chcą się w to zagłębić, bo boją się, moim zdaniem, właśnie... Tego, że zostaną od razu wpakowani w worek z tymi wszystkimi nadgorliwymi katolikami? Właśnie, bo to jest bardzo komfortowe wytłumaczenie. Że Bóg jest, ale wiesz, najlepiej tak, to tak jest. Że on bardzo to do... komfortowe, on na mnie ale patrzy, żeby. Ja na on... niego nie muszę. Tak, ale że, jakby żeby on działał w twoim życiu, to serio to trzeba mocno uwierzyć. i wiem, ja, no ja to traktuję w sumie jako priorytet, i, i dla mnie dla mnie to jest bardzo ważne. Ja chcę nawet to praktykować. Wiesz, to nie jest tak, mhm. że ja muszę, że to jest takie postanowienie, że muszę to praktykować, tylko ja chcę. Mnie to ciekawi, mnie to interesuje. Uważam, że jestem ogromna moc, mhm. ale ludzie są różni i nie mam nic przeciwko temu, jeśli ktoś jest niewierzący. Każdy może mieć inne wartości. Ja... No jasne, że tak tutaj wiesz, jakby, no, to jakby dokładnie. skrajność, każda skrajność dokładnie, się złożyła. Dokładnie, dokładnie, ale mam poczucie, że powstał taki stereotyp ludzi wierzących, że to są właśnie tacy po prostu. Namawiacze, podjudzacze, jak nie wierzysz w Boga, to jesteś B. Mhm. A to zupełnie tak nie jest. Można naprawdę wierzyć na wiele sposobów. Dla mnie najważniejsza jest po prostu ta relacja z Bogiem, i mhm. no, każdy człowiek ma wolną wolę. Ale na przykład uważasz, że wiara powinna się zmieniać razem z ludźmi, no bo jednak. Tak, totalnie. Patr patrząc na to, jak się zmienia totalnie. świat, to mhm. rozmawialiśmy Uważam. o tym w perspektywie szkoły muzycznej, tak. to nawet jeżeli chodzi o takie rzeczy, to najbardziej oczywiste. Uważam, że tak. Uważam, że inaczej powinny być przedstawiane inne rzeczy w kościele. No i też nie w każdym kościele jest po prostu taka atmosfera, w której nawet chcesz przebywać. Mhm. Ja właśnie byłam niedawno w kościele w Lublinie. No, serio bardzo źle się tam czułam. Po prostu źle się tam czułam. Nie wspominam tego czasu dobrze. A znowu mamy taki kościół, do którego chodzimy tutaj w Warszawie i zawsze jest świetnie i zawsze po prostu ja wychodzę natchniona. Mm -hmm. no, także to, to jest w ogóle wiele, wiele czynników. Jednak faktycznie uważam, że też przekazywanie, przekazywanie wiary przez osoby starsze powinno się zmieniać. Mówię mm -hmm. tutaj o, głównie o kapłanach, no nie? że jakby no, też muszą brać pod uwagę to, że do kościoła chodzą młodzi ludzie. I powinni z niego wychodzić natchnieni i chcieć do niego wracać. A czasami, jak słucham niektórych kazań, to, to sama bym wyszła, czasem, no serio. Dla mnie Kościół po prostu powinien otworzyć się na wszystkich ludzi, a tym samym zyskałby najwięcej. Dokładnie, dokładnie, też tak uważam. Bo segregowanie po prostu ludzi przez orientację, mm. przez jakikolwiek sposób, tylko ludzi oddala. Tych ludzi będzie po prostu siłą rzeczy po prostu coraz mm. więcej. Dokładnie. Wydaje mi się nawet, że nie może tyle, co coraz więcej. Dokładnie, bo coraz człowiek więcej jest człowiekiem, człowiekiem. nieważny, kogo kocha. Jakby do każdego powinno się mieć taki sam szacunek, nikogo nie mm -hmm. skreślać. A to tylko napędza do. Nie tylko podburza ludzi. To no. No nienawiści, no a niestety nienawiści nienawiście nie. Ale teraz wracając do jeszcze do takich ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o ciebie, bo dużo mówisz o łzach, o tym, że łzy dla ciebie są oczyszczające tak. i potrafisz płakać przez dużą ilość stresu. A coś jeszcze wywołuje w tobie płacz? Już tak poza takimi emocjami, mhm. że gdzieś się z kimś pokłócisz? No, wzruszam się często mhm. ostatnio, bo miałam taki moment, że wpadłam w bardzo dużą znieczulicę. Także nic mnie nie poruszało. Królowa śniegu. Trochę tak, moje serce zamarło. Ale od niedawna mhm. zauważyłam właśnie, że znowu jestem wrażliwą osobą. że w sensie zawsze nią byłam, tylko że nie mam problemu z tym, żeby okazywać emocje i potrafię się znowu wzruszyć, nie wiem, przy muzyce. Chociaż muzyka zawsze mnie poruszała, ale bardziej chodzi o takie rzeczy typu, nie wiem. Potrafię tak naprawdę cieszyć się małymi rzeczami i mam wrażenie, że też, też więcej rzeczy potrafię docenić mm -hmm. i, i wzruszać się właśnie drobnostkami. Albo nie wiem, popłakać się na filmie przy jakiejś takiej głupiej scenie, która, która gdzieś tam mnie porusza I, i cieszę się, że tak jest, cieszę się, że to wróciło, bo już myślałam, że naprawdę jestem bardzo znieczulona, to nie jest dobre. Dużo było łez, kiedy na przykład śpiewałaś nowe piosenki na tą płytę, która wyjdzie? O jezu, intro. Pios... Intro do mojej płyty 13 plus 5, to jest wyciskacz łez, przynajmniej w moim wypadku, bo opowiada bardzo mocną historię. Piosenka nazywa się Kiedy Dorosnę. I popłykałam się ostatnio, właśnie słuchając mm -hmm. tej piosenki. A nie chcę tutaj za dużo, wiesz, spoilerować a propos płyty. A która piosenka była najważniejsza na tej płycie. <grym> najważniejsza. Mm -hmm. Każda jest na swój sposób ważna. Nie ma właśnie jednej takiej najbardziej istotnej. Mm -hmm. Ale na pewno. Mm, na pewno te ballady, balady, które znajdują się na płycie, są chyba najbardziej poruszające. To kiedy dorosnę kilka chwil. Kilka jest, chwil jest to piosenka właśnie o mojej relacji z Bogiem. Mm -hmm. Odnosi się ona w sumie do, do niego. Mm. No, i ciche szepty, to jest pierwszy numer, który stworzyliśmy w składzie Wolfhouse, mm -hmm. Więc tam po prostu, no, no to mam sentyment, mam mega sentyment. Być może nie jest to mój ulubiony numer tak produkcyjnie i jako piosenka, ale mam taki sentyment, że musiałam go wydać. No, bo kiedy. Jestem bardzo sentymentalna. Kiedy nagrywaliście ciche szepty, tam poznałaś się z Kevinem, podsumowałaś to tym, że wtedy tam zaiskrzyło. Mm. To od początku były tylko motyle w brzuchu? Że co, że tylko? Mm -hmm, no, że to od razu było tak, że, wiesz, że tylko same pozytywy. No bo jednak na pierwszy rzut oka da się znaleźć jakieś znaki zapytania w tej całej relacji. No, no tak. Nie, od początku, od początku było... No pięknie. Jakby no totalnie... Ja się nie spodziewałam takiego mm -hmm. obrotu sprawy. E On też nie. <grym> Więc to był taki strzał po prostu, no, mm -hmm. no to, to się wydarzyło i... I nic tego nie mogło zatrzymać. No, oczywiście było, było wiele znaków zapytania, ale finalnie wszystko się ułożyło pięknie. I okazało się, że tak naprawdę wszystko, wszystko, wszystko gdzieś tam się samo układa. Mhm. Wiem, że twoi rodzice mają super relacje. Znam tą synergię tego wieku między tobą a Kevinem, a twoimi rodzicami. A jak powiedziałaś rodzicom, że to jest starszy chłopak, o tyle i tyle i na przykład ma dziecko? Wójta tego znał już, zanim zaczęliśmy kręcić. <grym znał> więc... dowiedział no, o kogo chodzi, no, nie? Mhm. A skąd wiedział? Bo ze mną znał? w studiu wtedy. Okay. Ale to... później pojechał. <grym znał> <grym znał> także... Y, tak. W oczach widać jednak tą rebeliantkę, więc... <grym znał> no, no, także... Wójta tego znał, no... Powiedziałam wprost. Mhm. O wszystkim. My w ogóle stawialiśmy od początku na szczerość. I o wszystkim powiedzieliśmy moim rodzicom. Nawet yy, my gdzieś tam mieli jakąś rozmowę mój tata z Kevinem. I wszystko było jasne od początku. Mhm. Także nie mieli nic przeciwko. A tak serio? Myślę, zupełnie... że docenili tą szczerość. Tak zupełnie serio. Mnie zastanawia to z perspektywy 18-letniej dziewczyny. To nie było żadnej wątpliwości, że Kevin już ma chociażby dziecko. Nie przestraszyłaś się tego trochę? Ja się zastanawiałam po prostu, jak, jak ja sobie z tym poradzę. Mm -hmm. To fakt, to, to muszę przyznać, że to też nie była dla mnie y, od początku taka taki pewnik, że, o, że czy ja będę po prostu dobra w tej relacji. Mm -hmm. um, no ale finalnie okazało się, że William, syn Kevina, mm -hmm. jest cudownym dzieckiem i mam wrażenie, że mamy super relacje. Także w ogóle mi to nie przeszkadza. Jakby serio, no jest naprawdę cudownym człowieczkiem i, i zupełnie, zupełnie co nam nie przeszkadza. Dzisiaj mam pewność, dlatego zastanawiałam się na tym samym początku. Na początku faktycznie, no wiadomo, no, to w ogóle też wszystko zadziało się bardzo spontanicznie. Więc tak naprawdę, no, ja, no oczywiście, że, że nie wiedziałam, czy sobie od razu tak to wszystko będę w stanie poukładać, mhm. ale naprawdę, no. Pierwszy raz w życiu mogę stwierdzić, że jestem tak prawdziwie zakochana. Właśnie mówisz o tym bardzo często, dlatego tak w ogóle ten temat tak pudelkowo chciałem potraktować i zastanawiałem się nad tym, wiesz, tak dosadnie, bo widziałem, że w każdym wywiadzie tak naprawdę tak. o nim mówisz, gdzieś on tam po prostu się przewija. Wydawał, mm. że te wszystkie no wiadomo, media... to też był hot temat. No jasne, że tak ogólnie to zaś hot tematy. To jest <laughs> bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Zastanawiam się, czy teraz po tym podcaście będziesz pierwszym i pobijesz Julkę, która jest od długiego czasu, już ponad roku jest chyba pierwszym podcastem, tak? najczęściej słuchanym, nice. tak, cały czas. Ale Wróćmy do płyty. No bo to 31 marca. Całkiem niedługo. Mm. Jesteś goście na tej płycie? Nie. Dlaczego? Właśnie. W sumie były jakieś plany. Mm -hmm. A one się pozmieniały. I tak naprawdę. Po prostu te, te pomysły się jakoś rozmyły. Ktoś ci odmówił? Nie. A nie myślałeś, żeby zaprosić raperów, jak lubisz rap? To jakiś mata, BDS? No właśnie, były takie pomysły. Mieliśmy tworzyć numer z, z BDS-em, mm -hmm. ale myślę, że jeszcze to nastąpi. Mam taką nadzieję. No bo spisywaliśmy się, ale po prostu już nie było czasu. My musieliśmy już tłoczyć, tłoczyć płytę mm -hmm. i, i to się musiało po prostu zacząć. Tutaj e-muzyce się tak obijali i po prostu cię pośpieszali, <laughs> tak? <laughs> pośpieszali mnie. <laughs> A jak tak już stricte muzycznie, przyjaźnisz się z kimś z branży? Z branży, z artystów? Mm -hmm. Raczej nie. <laughs> Raczej nie. Mm -hmm. Aczkolwiek uważam, że w tej branży naprawdę jest dużo dobrych ludzi. Mm. Przyjaźnie się z, z. Teraz w sumie bardziej się tak trzymam z Marceliną Szlachcic, z którą byłam w The Boys Kids. Mm -hmm. No więc znamy się jakby też trochę przez branżę, przez mhm. ten program, więc można powiedzieć, że to, to w sumie branża, no i trzymamy się też z Jeremim Sikorskim, ale to bardziej taka ekipa po prostu, studio, mhm. wiadomo. A tak jak ja nagrywasz, ktoś ciekawy przychodzi do studia? Jak nagrywam? Mhm. Czy ktoś ciekawy przychodzi? No ostatnio była Justyna Steczkowska. Mhm. Tak, tak nie no, nie wymieniłaś się. jej wśród tych ludzi istotnych w Twoim życiu też. Tak, że... że co? No nie hmm? wymieniłaś ich jako tej tam osoby istotnej w Twoim życiu, jako takiej, wiesz, artystki. Nie, bo to nie była moja era. Teraz jest jeszcze gorzej, wiesz? Nie, ale. No co, no. Nie pytałeś, ja kto żartuję, był na topie. No to... Ja żartuję Ja żartuję Z tego, co ja pamiętam, to wiesz, no, jakby tak, tak było. No nie? A już ja jest całe życie na topie. Tak samo Edyta, Górniak. Jakby oni się cały czas. Mówi, no nie, jakby nie ma czegoś takiego, że ktoś, nie wiem w Polsce, kim jest Edyta Górniak, no i też ma ikoniczny głos. Mhm. Tak samo jest nasz Steczkowska, one się bronią po prostu głosem, więc tutaj. Ja sobie życzę jednak, żebyś częściej śpiewała niż pani Edyta Górniak. Ale tak, przechodząc z powrotem do pytania, jak patrzysz dzisiaj na liczby, czujesz trochę niepokój. Trzy lata temu twój twór wygenerował 21 milionów mm. odsłuchań. Najnowsze nie przybiły, pół to... 500 tysięcy chyba, nie wiem, no. by nie było. Ostatni raz milion wyświetleń się rok temu. Trochę się boisz? No, w ogóle Zaraz. No szczerze mówiąc, to trochę. Mam jakieś obawy propos tej płyty. Też jest nowy materiał. Mm -hmm. że to jest... Muzyka w ogóle na przestrzeni tych paru lat tak ewoluowała, że to jest niepojęte. Dlatego nie wiem nie wiem, czy to się ludziom spodoba. I nie nastawiam się na to. Mam nadzieję, oczywiście bo mhm. bardzo dużo serca, dużo pracy w to włożyłam, Czykolwiek to jest wszystko jeden wielki znak zapytania. Lubisz znaki zapytania? Lubię. To kłopot by pasował na to. Pasowałby, no. Tak, ja tak tyle słuchałem to wydaje mi się, że to mogłaby być bardzo fajna kolaboracja. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Nie Starza czujesz się. się gotowa na dorosłą Eurowizję, ale to nie tylko i wyłącznie dlatego, że od ciebie oczekiwano by tylko i wyłącznie zwycięstwa. No tak, oczywiście. <laughs> oczywiście, że oczekiwano by ode mnie tylko zwycięstwa, ale ja bym musiała mieć super numer. Naprawdę, mm -hmm. ja bym mogła tam pojechać za parę lat. Tylko z bardzo dobrym numerem. Taki, że po prostu no, musiałabym to czuć całą osobą. A dawno takiej piosenki nie było, mm -hmm. jeśli chodzi o Eurowizję. Zastanawiam mnie teraz, a Marina była na Eurowizji. Marina? Mm -hmm. Nie. nie, ona nie miało, była, ona miała być miało. teraz, nie? Bo ona zazwyczaj robiła jakieś takie ciekawe tak. ciekawe rzeczy, ale mm. niezbyt one się sprawdzały w Polsce, tak. bo ona zawsze tak trochę wychodziła. Tak, ona robiła też właśnie taką płytę w takich hip-hopowych klimatach bardziej. Też mi się to podobało. Tak, to mi się podobało, ale to jest taki trochę romans z hip-hopem jak Natalia Schroeder, jak Margaret. Tak, bo ta, to po, to, po prostu, no coś. Bo to no idzie zasadzie. w tym kierunku, to jest tak trochę jak wszyscy z popu zmienili na alternatywę, tak. niby, i mm. zaczęli robić muzykę alternatywną, dlatego że muzyka alternatywna stała się trochę bardziej popularna od tej popularnej. No co tak, jest i teraz śmieszne. tak samo jest hip -hopem. No właśnie, więc tutaj, ale ty też podobno romansujesz z hip-hopem na tej płycie. Tak, tak, tak. Zdarzyło się tak, że, że w sumie stworzyliśmy parę takich numerów bardziej hip-hopowych. Mm -hmm. W niektórych nawet trochę nawijam, ale to wszystko jest połączone ze śpiewem. Więc takie łączenie klimatów. A jak wyglądała twoja osiemnastka, bo o tym nigdy nie powiedziałaś, jak dokładnie ona wyglądała. Dokładnie? Mm -hmm. Dokładnie to chyba nikt się nie dowie. Bo ty sama nie pamiętasz? Nie, wszystko pamiętam. Mm -hmm. Tylko wyjścia nie pamiętam. Bo, bo mogę o tym powiedzieć. Bo, możesz, mogę możesz. Już powiedziałeś tak dużo, że już masz wszystko. Krzysiu, nie powiem. No dobra, nie ma. Ale to jest śmieszne, no. Osiemnastka. Jakby ja naprawdę się super bawiłam. Ja jestem typem osoby, który jak jest na imprezie, to nie schodzę z parkietu. Mhm. Ja uwielbiam się bawić, jak jest, jak jest impreza, to ja po prostu nie marnuję czasu na siedzenie, tylko tańczę. No i cały ten wieczór przetańczyłam, bawiłam się najlepiej w swoim życiu. Przez całą imprezę tak naprawdę wypiłam może dwa drinki serio. Uh -huh. No ale później wpadłam na pomysł, że chcę świętować ze wszystkimi <grych> i ze wszystkimi chcę wypić po jednym szocie. I Dużo to było... było ludzi? No, 30. I to był bardzo zły pomysł, bo skończyło się na pięciu. No więc tak, taka moja osiemnastka. Ale ogólnie przebiegało to wszystko bardzo grzecznie, bo tak jak mówię, przez całą imprezę dwa drinki, ja nie lubię też pić alkoholu. To co ty lubisz? Śpiewać. Dlaczego trzynaście i pięć to Twoje ulubione liczby? Trzynaście zawsze przynosiło mi szczęście. Pięć. Mhm. Piątka jakoś tak. Hmm, wydaje mi się, że. Hmm, ze względu na to, że mój rocznik 2005, mój brat urodził się 5 sierpnia, jak się tam doda coś z daty mojej, mojego taty, jedną liczbę do drugiej, jak się doda, to też wychodzi piątka i mm -hmm. u mojej mamy jest tak samo. Więc stąd piątka. Zawsze gdzieś tam była mi bliska też. Tak w życiu. A pytałem się ciebie o tę współpracę, czy jakiejś żałujesz, a żałujesz, że coś powiedziałeś w mediach? Mm, nie, chociaż po tym wywiadzie nie wiadomo. To będzie piękna puenta. Bardzo ci dziękuję. <noise> dziękuję.